Kompestacja. Dziesiątego grudnia, godzina 21:00, nastąpiła, czyli znowu noc, zimowa noc właściwie już w większości krajów, a przynajmniej w Polsce na pewno tak, czyli jest to pora, żeby wystartować z wydaniem głównym z Hugo i z Martinem dzisiaj po drugiej stronie. Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy tak, poprowadzimy znowu we dwójkę, bo dzisiaj będziemy analizować społeczne zjawiska, czy jakoś tak, no nie wiem, ale mam nadzieję, że jakoś ciekawie dzisiaj będzie. Witam Was niezwykle serdecznie. Na naszym czacie już się pojawiły pierwsze osoby. Zapraszamy wszystkich ludzi na naszego czata, na stronę chatkontestacja.com i do telefonów, jeżeli będziecie chcieli jakoś skomentować dzisiejsze tematy, które się zaraz pojawią, na numer 222-195-321 lub kontestacja.com. A żeby było weselej, to tutaj za niedługo zadzwoni Est, nasz tutaj jeden z dziennikarzy, i opowie, jak zaoszczędzić 80 tysięcy złotych, jakby kogoś to interesowało. Ale to takie metody tylko w Polsce. To trzeba je jeszcze mieć najpierw. Więc to emigrantom to zupełnie się nie przyda. Także lecimy. I właśnie w tym momencie wybiło 100 odpowiedzi w naszej ankiecie, którą powiesiliśmy kilka godzin temu na stronie kontestacja.com. I to była taka krótka ankieta, która miała przygotować, przygotować was i nas do tej audycji. Ale zanim... Podzielić, powiedzmy sobie szczerze. O, właśnie, dokładnie. No, ale zanim o tym, to może STS, skoro już dzwoni tutaj od razu, to go wpuścimy. A czemu nie? Cześć, jesteś na antenie. No cześć, skoro miałem dzwonić, to dzwonię. A, dzień dobry. STS, cześć. Bo dzisiaj w sumie miał być troszkę inny temat i to by w sumie tak wypełniało ten temat, ale stwierdziłem, że i tak fajnie jakbyś zadzwonił, ponieważ... Po pierwsze, będzie fajnie zapromować twoją historią, tą audycję, a po drugie, no jak mi ją opowiedziałeś ostatnio, to ja stwierdziłem, że to tylko w Polsce są możliwe takie przypadki, więc powiedz, jak zaoszczędziłeś dużo pieniędzy? No, czy tylko w Polsce, to nie wiem. No to jest generalny fenomen, który ekonomiści nazywają racjonowanie pozacenowe, nie? To znaczy chodzi o sytuację, kiedy coś jest ustalone, że ma być za darmo, albo że jest taniej. No ale no jak wiadomo, mamy ograniczone zasoby, a potrzeby są nieograniczone, więc trzeba to jakoś rozdzielić, dane dobro pomiędzy ludzi, więc rozdziela się według jakichś innych kryteriów, czyli według, nie wiem, tam przysług wykonywanych sobie wzajemnie, czy według odstania swojego w kolejce właśnie. I ty postanowiłeś sobie kupić mieszkanie. Tak. I ja właśnie czy postanowiłem sobie kupić mieszkanie. Tak. Czy to powinniśmy mówić, że akurat twój znajomy czy coś, czy nie? Nie, ja. Ty, ja konkretnie. Dobra. Ja konkretnie, bez szczegółów może jakichś takich konkretnych, ale... Bez adresu. No i rozglądałem się za mieszkaniem, no i rodzice dali mi znać, że oni są w jakiejś tam spółdzielni od wielu lat zarejestrowani, płacą tam jakieś składki i ta spółdzielnia dla członków spółdzielni co pewien czas buduje mieszkania, które są taniej. Spółdzielnia mieszkaniowa to jest taka instytucja jeszcze z PRL-u totalnie, która jest zasadniczo państwowa, konkretnie chyba miejska zazwyczaj, ale no nieważne, w każdym razie prywatna. I ma kilka ciekawych rzeczy właśnie w statutach. Mam sobie tutaj pod ręką otwartą ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych i ona ma takie rzeczy na przykład napisane, że spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków. Piękny cel. A drugie, co jest ciekawe, to jest w artykule 5. A dobra, do tym później. No i interpretacja jest taka, że jeśli spółdzielnia coś buduje, to nie może mieć z tego zysku. To znaczy... Musi po kosztach budować i tylko... To po co buduje? Dla ludzi. Żeby było lepiej wszystkim. Aha. Dobrzy ludzie tam. Poza tymi, którzy płacą czynsz, żeby spółdzielnia mogła zbudować ten budynek. Ale poza tym to dla wszystkich, to znaczy tych mieszkających w tym budynku. Miłość, stary, miłość. Okej, czyli za jakiś czas buduje te budynki? To jest inwestycja nie mająca na celu zysku, tak? Mhm. Tak to się oficjalnie nazywa. Dobra. Dobre, zwłaszcza z definicją słowa inwestycja, dobrze to się komponuje. I dowiedziałeś się, że taki budynek powstał? Tak, że taki ma powstać. A ma powstać. Ale to nie tak szybko. Najpierw się dowiedziałem, że ma powstać jeden, tak. Więc sobie pomyślałem, no kurczę, fajnie, no jest taniej, nie? Tak
o 1/4 przynajmniej myślę, że ceny rynkowej jest taniej w związku z tym, no bo nie jest potrzebna marża, jest tam, są jakieś gwarancje rządowe oczywiście do tego, więc gwarancje nie są potrzebne aż takie, jakie są wymagane od deweloperów i tak dalej, i tak dalej. Więc no są powody, że jest taniej. W sensie, no dobra, no to jak jest taniej, to zwłaszcza, że się przyglądałem różnym ofertom, stwierdziłem, że tam poprzednie budynki stawiane przez tą spółdzielnię były całkiem spoko, więc pójdę. No ale pomyślałem sobie sprytnie, no kurczę, pewnie będzie kolejka. No, nie? No bo słusznie. No bo ludzie też się dowiedzą. No to pomyślałem sobie sprytnie, ha, będę chytry i jak o 8 jest otwarta spółdzielnia, to ja przyjdę o 4. A widzisz, a ciekawe, no o której Martin by przyszedł o 11. Poprzedniego dnia bym przyszedł. I byłem 1000 w tej kolejce. W tejże. Ostatnio widziałem takie coś na zmiennikach. No więc zrezygnowałem w on czas. Zresztą wtedy jeszcze spółdzielnia się nie zorientowała, że zazwyczaj to było tak, że ci ludzie kupowali mieszkanie i od razu sprzedawali 20 000 drożej. Na progu, że tak powiem. Komuś to... Źli ludzie, no. Źli no, ludzie. Tak. Jakoś nie docenili, ale następnym razem spółdzielnia się wysprzeciła i powiedziała, że można tylko raz na 5 lat sobie kupić mieszkanie z tego programu, więc było trochę mniej ludzi, a przede wszystkim, jak się dowiedziałem, to przyszedłem nie 4 godziny wcześniej, tylko 48 godzin wcześniej i byłem 10. Ja. Yes. No i właśnie sobie przeżyłem. Dwie doby, jak po iPhone'a, no. Za czym ta kolejka? Mieszkania rozdaję. Powrót do PRL-u, przy czym no to ta kolejka była taka trochę jak z incepcji, to znaczy najpierw potem, no ja uprzedzam trochę fakty, bo najpierw kolejka była do tego, żeby się zapisać do kolejki. Kolejka ta, do której się już zapisało, stała nie po to, żeby mieszkanie kupić, tylko żeby się zapisać, żeby przyjść na termin, kiedy można zobaczyć, jakie to mieszkanie tak naprawdę będzie i wtedy ewentualnie się zdecydować. Bo... No tutaj są kolejne elementy takie klasycznie PRL-owskie, bo urzędnicy stwierdzili, że nie powiedzą, co w zasadzie jest do kupienia, tylko że można się zapisywać na te mieszkania. Nie wiem jakie. Przy czym większość kolejki wiedziała. Ja na przykład, no dobra, nie powiem od kogo, ale powiedzmy, że mam pewne znajomości w spółdzielni, więc do mnie wyciekły plany mieszkań szczegółowe i połowa kolejki i tak wiedziała i była taka giełda informacji. Jak przy maturze. Nie było wiadomo, ile jest mieszkań na przykład, nie było wiadomo, czy to, nie wiem, są wieżowce, czy to są podziemne bunkry, czy to jest... No, ale 1000 osób stało. Ale tak, no troszeczkę mniej, no bo tym razem nie było tylko 5. No były te. No, przypomnij sobie, Martin, te kolejki w PRL-u, nie? Po co stoimy? No, widzimy alternatywy 4. Coś rzucą, to kupimy. No. Były wszystkie elementy PRL-owskie. Były nawet osoby podstawione, stacze, prawda, którzy stali za członków rodziny. No bo 48 godzin to nie w kij dmuchał, nie? Jeszcze gruźliczanka i komplet. Były tam wymieniające się osoby w kolejce. Były osoby, które stały dla kogoś, dla jakiegoś wielkiego handlarza mieszkaniami, który stał z tyłu i tam dawał im pieniądze jakimś 18-latkom i od razu od nich sprzedawał tam, kupował za 10 000 drożej. Co było? Bo oczywiście wszyscy się oskarżali o to, że są podstawieni i kupują nie dla siebie i w ogóle, że są albo za młodzi, albo za starzy na mieszkanie i po co im to w ogóle. Ale z drugiej strony było dość sympatycznie po jakimś czasie, jak się ludzie już zorganizowali, bo powstał komitet kolejkowy, który właśnie tą listę społeczną sporządzał. Było zorganizowany podział na warty, że tam co kilka godzin można było pójść spać i tam ludzie pilnowali tej listy. No, cieciowie byli, cieć anioł tam. Tak, tak, była już chyba dwie panie, które zdominowały sprawę. I tak jakoś się właśnie dzieliliśmy, kto gdzie ma stać. W nocy żeśmy sobie stali, graliśmy w szachy, graliśmy w karty. To ile dni? A, dwa dni. Dwa dni kolejka? 48 godzin. Ja... No. No tak, w sumie można w więzieniu, można w kolejce. Powiedz o nalocie dresiarzy. A tak, były dwa naloty. Ty najpierw policji, która w nocy podejrzewała nas za jakieś zakłócanie porządku, bo było nas coś dużo, więc... Bo to jest nielegalne zgromadzenie właściwie. Tak, to był wrzesień, nie? W nocy było zimno, no to tam się rozgrzewaliśmy różnymi środkami, więc każdy po środku tam wyciągnął, stały jakieś... piwa czy coś. Ty, wiesz co, ja na chwilkę ci przerwę. Martin, to jednak świetnie pasuje do dzisiejszej audycji, bo to jest po prostu takie społeczne działanie na żywo. I to po prostu tak. Jak się ludzie integrują. I to będzie świetny punkt wyjścia. Dawaj testy. Bardzo fajnie się integrowali. Nawet był chyba wtedy mecz Polska-Niemcy. Ktoś radio przyniósł i żeśmy wszyscy kibicowali przez 1,5 godziny. 1000 osób czy coś. Widzisz, czego chcieć więcej? Ja.
No, taką mam zgraną ekipę. Jak będzie rewolucja, to razem idziemy, nie? Ale to naprawdę nie podlega ustawie o zgromadzeniach publicznych, no bo właściwie można by robić demonstrację. Na zasadzie stoimy w kolejce tutaj. Panie, my tu nie demonstrujemy, tu kolejka jest. To jest, no właśnie przyjechali w nocy. Tam nas, no tam na noc nas zostawało tak ze 40 facetów, nie, żeby pilnować tej kolejki. I większość siedziała w samochodach, no ale tak staliśmy, gadaliśmy, no i patrzymy, przejeżdża radiowóz. To było tak w takiej bocznej uliczce, więc radiowóz przejeżdżał tą główną, podjechał, przejechał, cofnął się, chwilę postali, podjechali chwilę do przodu, poczekali na drugi radiowóz, dopiero siłami dwóch radiowozów podeszli do nas. No i się tam właśnie nas dopytują, co to za nielegalne zgromadzenie, czy proszę się rozejść, albo tutaj do spółdzielni, a po ile te mieszkania, a na którym miejscu byśmy byli w kolejce. No wow, policjant no, też człowiek, mówiłem, też gdzieś mieszka. Ostatecznie sobie poszli i się nie przyczepiali zanadto. Przyszli też ostatniej nocy, tak też koło 3-4, jacyś dwaj dresiarze się chcieli wepchnąć do kolejki, no ale wyszło 40 osób z samochodu i stwierdzili, że nie mają wsparcia, więc obroniliśmy listę kolejkową. No, pamiętaj, że tylko setką trzeba przychodzić, jakby się, by chcieli rozgramiać. Tak, pami. Solidarnie. I organizować się i prawda, tutaj budujemy solidarność. Nie było tutaj, prawda, krwawego kapitalizmu. Ludzie, tutaj wszystko był czynnik ludzki. Rozstrzygnął nie tam, kto ile pieniędzy dał, tylko kto ile sobie odstał. I to jest ważne, bo to jest ludzki czynnik. I... Sprawiedliwie. Czy było radio wnet? Oni tak spółdzielczość promują. Nie było. No próbowałem zwołać, no to niestety było we wrześniu, więc nie było ludzi w Krakowie. Próbowałem zawołać, żeby robić reportaż. Mi jakoś głupio było robić. No głupio sobie samym. No, sam. Stojąc w tejże kolejce. I dostałeś się. Ale też trochę rozumiem, czemu ludzie tak tęsknią za tymi kolejkami z PRL-u, nie? Bo tak, to właśnie tak się z ludźmi pogadało więcej. Teraz ludzie to tak idą, kupują bez problemu i to żadnego romantyzmu nie ma, nie? A ja się tak. Może wymyślmy jakiś kapitalizm romantyczny, że musisz pogadać przez 10 minut obowiązkowo. Zanim kupisz. Musisz postać przed drzwiami najpierw. No i okej, i dobra, i w Polsce w takim razie, kończąc już ten temat, ile się oszczędza dzięki takim mykom, które nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem? No myślę, że taniej, ja wiem, ciężko mi policzyć, no bo ta spółdzielnia nie może mieć zysku, więc dopiero na końcu jeszcze zazwyczaj oddają pieniądze, które wpłacam, ale myślę, że circa about 80, no 1/4 oszczędziłem, więc circa about 80 tysięcy, myślę. A to jest w ogóle ogólne zjawisko właśnie. Ja może nawiążę jeszcze do poprzedniej audycji tutaj tak króciutko. Mhm. Okay? Że wydaje mi się, że to można zaobserwować w innych dziedzinach. Jako dla ekonomisty dla mnie to jest dość ciekawe zjawisko. Właśnie to takie racjonowanie pozacenowe. I to wydaje mi się, że też widać trochę na drogach. To znaczy to, że są w dużych miastach korki jest przyczyną tego, że za mało się płaci za użytkowanie dróg w godzinach szczytu. No, czy w ogóle się nie ma jakby takiego wskaźnika? No właśnie, no i tutaj mamy sytuację właśnie, kiedy popyt przekracza podaż, cena jest no, zerowa właściwie, marginalny koszt już jest zerowy tak. Użytkowania, jak już się zapłaci za te wszystkie akcyzy, samochody, ubezpieczenia i tak dalej. Tak, tu nie ma to. No, dlatego, że ponieważ nikt nie ma bodźca do tego, żeby wprowadzić opłaty na przykład za jeżdżenie alejami w Krakowie między, nie wiem, 15 a 17, no to aleje stoją, nie? Za to obniżyć opłaty za obwodnicę. Tak, ale rzeczywiście są kraje, które gdzie się albo się utworzy dodatkowe pasy, które są płatne, albo na przykład się właśnie w poszczególnych godzinach są różne opłaty też za drogi, że jak się jedzie w innych godzinach, to jest taniej i tak dalej. Także no, oczywiście, no. No więc to jest ten sam mechanizm. I ten sam mechanizm jest w sumie zdrowia, nie? Że ludzie chodzą, bo dlatego są kolejki, nie? Bo jest za darmo. Albo kolejki, albo cena. Znaczy nie za darmo, tylko i tak już zapłaciłeś. Tak czy inaczej jakoś się zapłaci, albo czasem, albo pieniądzem, albo w jakiś inny sposób. Tak, ja to widzę jak się jeździ autobusami. Na przykład jedziesz 3 razy dłużej, ale masz taniej, bo jedziesz autobusem, albo jedziesz autem, jedziesz drożej. No, okej. No to też może być. Dobra, to dzięki ci wielkie za tą historię. No i morał teraz. Po co ci Facebook, jak masz kolejki? Teraz nie wiem, jakiego dżingla puścić.
czyli Abolissimus. Dobra, i to był STS, który zdradził nam tajemnicę, w jaki sposób dzisiaj w Polsce zarobić, zaoszczędzić, czyli zarobić 85 tysięcy złotych. O. Powiedziałeś zdradził. Zdradził, nie mówimy tego słowa tutaj. Dobra, także to lecimy dalej. Słuchajcie głównego wydania kontestacji. Dzisiaj wbrew pozorom, znaczy właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać, ja nie do końca wiem, jak nazwać temat tej audycji, więc oddam go tobie, Martin, ponieważ przeprowadziliśmy małą sondę, małą ankietę właściwie, nie sondę, na głównej stronie kontestacji. Powiedz mi, dlaczego właściwie ona się tam pojawiła? Ja już powiem, tylko przypomnę, że czat jest na stronie chatkontestacja.com i tam zapraszamy ludzi, żeby się wypowiadali. Ja tam będę czytać i mówić. Na przykład powiedział... Kto? No ktoś powiedział, Lukas, nie powiem, kto powiedział, ale powiedział, że no, czyli chodzi o to, żeby stać. No właśnie, jeżeli w Polsce się stoi, no to no właśnie, na tym polega Polska, że się stoi. Nie, to takie jakieś alegoryczne. Nie, mi się podoba. Trzeba sobie wystać. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Nawet mi o tym nie mów, kurwa mać! Dawka powiedział, czyli wychodzi, że opłaca się stać. No w Polsce to tylko stać. Albo możesz jeszcze czasem leżeć, najlepiej na jakimś styropianie. Bo jak ktoś nie stoi, to potem idzie siedzieć. No. Byle byś nie szedł, bo pójdziesz siedzieć. Tak. Ankieta, Martin, ankieta. Dobrze, więc temat dzisiaj jest, czy życie nam się przenosi do internetu, a właściwie to bardziej, no to nie ma co o tym gadać, bo widać. Ale właśnie, bo to wynika z twoich doświadczeń trochę, z realnym światem tak zwanym. No ostatnio dużo się zastanawiam nad związkami realnego świata z prawdziwym internetowym i mam taką hipotezę, że świat się znowu dzieli. Ja nie wiem, może się zaraziłem ostatnio od atmosfery ogólnej dookoła, a że ten podziały widzę, ale mam takie wrażenie, że część ludzi przenosi wszystko, całe swoje życie do internetu, a druga część zostaje w świecie żywych ludzi. Nie? Jedni wolą kolejki, drudzy wolą Facebooka i że się zaczyna to polaryzować i nie wiem, czy tak jest, się zastanawiam. Znaczy na przykład, jeżeli... No dobra, to ja mogę taki drobny dowód, hipotezodowód na razie. Rzuć. Bardzo polityczny, więc to trochę tak z początków kontestacji. No więc już mówię, w świecie mediów takich papierowych generalnie jest, jak wiesz, wszyscy się odwracają od papierowych mediów. Sprzedaż dzienników spada, magazynów też i tak dalej, idą do internetu. No i byłoby to bardzo proste zjawisko, gdyby nie to, że gdy spojrzeć na media tak zwane, szeroko to nazwijmy, prawicowo-narodowe, to jest troszkę inna zasada. Znaczy, że one świetnie sobie radzą i coraz lepiej. Te wszystkie gazety polskie uważam, że i tak dalej. No różnie tam bywa, oczywiście są różne zawirowania, ale no generalnie trend jest, no może nieodwrotny, ale widać spore jakby zaangażowanie jakby tych tam środowisk właśnie w taką jakby tradycyjno-papierową. No. I taką bardziej niechęć do tych z internetu, że to takie jakieś niezrozumiałe, my się trochę boimy, jacyś takie nieludzkie, nie? I też jakaś taka tendencja ogólnie jest przyjęta, że ci bardziej tradycyjni to są tacy bardziej mniej internetowi, tak jakby, nie wiem, jedno z drugim coś miało wspólnego. Ja nie wiem, skąd się to wzięło, ale jest coś takiego, albo mi się wydaje. No i zastanawiam się, co słuchacze na to. Czy się zgadzają z tym, z tą moją wizją, czy tak, bo ja nie jestem tak do końca pewny, czy tak jest, ale coś jakby widać, że ci bardziej nowocześni, bardziej wolnorynkowi są, wolą wszystko robić w internecie, nie? A ci bardziej tacy tutaj socjal, coś tamtego, to wolą papierowe jednak gazety, wolą kupować muzykę na starych, dobrych płytach, a nie ściągać z internetu, wolą filmy na DVD, do ręki, dotknąć. Wolą gry nawet w pudełkach, o dlatego to pytanie w ankiecie było, a nie na przykład przez Steama. I czy to, ja nie wiem, czy to jest może jakiś taki przejaw światopoglądu, że jedni lubią, nie wiem, bardziej się wirtualizować, lubią ten szybki kontakt, ale mniej dogłębny, jaki daje internet, a drudzy wolą właśnie, boją się tego, tej powierzchowności, może szatana w internecie, jak jeden taki ksiądz chyba ma takie koncepcje. No i w każdym razie wolą się trzymać tego papierowego, bo to im się jakoś fajnie kojarzy może. Co myślicie na ten temat? Dzwońcie, pogadajmy. Na numer 222-195-321 lub kontestacja.com. Nieodzowny futrzak po drugiej stronie. Jak skomentujesz to pytanie, które Martin Lechowicz zadał przed chwilą? Dobry wieczór przede wszystkim. Dobry wieczór. Może jest to kryterium wiekowe? No, jest? Nie wiem. No. Ile ty masz lat, futrzak?
dużo, no ja, czy mało? No ja mam tak średni, powiem. Tyle co z tego, co kojarzę, albo jakoś tak. Rok w plus minus mniej więcej to 35. A, no to okej. Okay. Masz jakieś pytanie? To powinieneś być bardziej po stronie papieru czy internetu? Wolisz gazety papierowe, czy wolisz w internecie czytać? Znaczy ja to jestem dziecko internetu, ale ja już w internecie to już siedzę od kilkunastu lat, więc. No ale to internet ma kilkanaście lat, to... Znaczy, no nie wiem, bo pół życia spędziłeś, jak nie było jeszcze internetu, a drugie pół jak był, nie? No tak było. No ale... czyli to jest kwestia, właśnie jesteś w połowie drogi i czemu wybierasz jedno, a nie drugie? Wygoda przede wszystkim. No. Lenistwo może? Wiesz co, lenistwo? No to chciałoby ci się w kolejce stać i rozmawiać 48 godzin. No ale po co ja mam na przykład stać w kolejce po bilet na pociąg, skoro mogę go sobie kupić przez internet? No bo dobre pytanie, to dlaczego właśnie ludzie tego nie robią? Ja też tego nie rozumiem, ja też kupuję przez internet, jak mogę. No, dla mnie jest to wygoda, na przykład dlaczego chcę coś sobie kupić, no to po co mam latać po marketach, gdzieś tam szukać, skoro mogę sobie kliknąć na... A nie powiem, żeby nie reklamować, i sobie kupuję i przychodzi do domu. Tak to ja widzę, ale tam jeszcze był taki inny aspekt tej ankiety z tego, co widziałem. Tak, czy wolisz kupować, czy wolisz ściągać? Tak, to ja dodałem. To, tak. To Hugo dodał już. To Hugo dodał. To ja Hugo nie wiem dlaczego, to musi wytłumaczyć. A jak wyszło z ankiety w ogóle? Co ludzie wolą kupować płyty, czy ściągać? No bym też chciał wiedzieć. Futrzak, żeby nie zdradzać wszystkiego, to które cię aspekt piractwa interesuje? Ja przypomnę, że tutaj było pytanie o muzykę, gry i książki. To które ci zaprezentować? A to obojętne. Czy zaprezentuj wszystkie trzy. Nie, jedną. Wybierz na razie. A to weźmy sobie muzykę. Muzyka, no to już ci mówię. Więc muzykę przede wszystkim 28% ludzi odpowiedziało, że tylko i wyłącznie piracką muzykę słucha, pirackiej muzyki. Połowa, czyli 50%, mówi, że czasem kupi coś legalnie, czyli to daje razem 80%. 19% mówi, że korzysta tylko z legalnych źródeł. O, a reszta nie słucha. A co na to Martin, bo to on jest twórcą tak bardziej. No, że mi się nie opłaca robić legalnej muzyki, no na to wychodzi, że nie posłuchacie moich piosenek. No, bardzo mi przykro, no, ale chcecie za darmo. Wszystko, co robię, to trochę męczy, no. Okay. Dobra, dzięki ci wielkie, Futrzak to był. Żeby tutaj nie przedłużać, żeby zdążyć z całą audycją, ja przypomnę, że na naszym czacie można się wypowiadać. Martin tam rzuca okiem lub na numer telefonu. Można również dzwonić 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype. Wysłuchacie głównego wydania kontestacji. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, czy ludzie przechodzą do internetu, czy też nie. Tak, między innymi o tym będziemy rozmawiać. Właśnie, albo dlaczego nie przechodzą tak naprawdę, ponieważ w momencie, kiedy jak my zaczęliśmy tak razem, czyli Martin, Hugo, ty ze mną, ja z tobą, zaczęliśmy jakoś tak współpracować ściślej, to była taka pierwsza nasza współpraca, to była w momencie, kiedy twoje piosenki się tam wypromowały na YouTubie i postanowiliśmy nagrać płytę pierwszą najpierw. Tak. No i moja taką ideą, właściwie taką pomysłem było to, że nikt już nie kupuje płyt. Tylko trzeba, no moim też tak myślałem. Bo ja już wtedy nie kupowałem płyt, bo to strasznie niewygodne jest. Bo musiałem... No tak, że możesz, wiesz, jak ściągasz sobie i płacisz przy okazji, no płacisz, ściągasz, masz od razu tą muzykę, nie? I masz taniej. I masz, poza tym i tak się jej słucha nie z płyt, tylko z komputera albo tam z komputera. No tak, ja kupiłem parę płyt w życiu, to teraz je przegrałem do MP3 i już więcej jej nie użyłem, tej płyty. No bo co się robi teraz z płytami? To ja nie, no można jeszcze do laptopa można jeszcze włączyć. Jeszcze niektóre mają odtwarzacze płyt. Niektóre, tak. I okej, ale jeszcze trzeba nazwać te pliki i tak dalej. No generalnie strasznie niewygodne, nie? Zupełnie, bez sensu. No, ale co się okazało, że jak zrobiliśmy, już nie pamiętam wtedy, czy była ankieta, czy po prostu, czy udostępniliśmy i tak, zdaje się, te płyty, to wszyscy chcieli mieć płytę fizyczną. No, wtedy, kilka chcieli lat temu. Dużo ludzi, tak. W prawie wszyscy. Znaczy, bo chodzi o to w porównaniu ze ściąganiem, bo udostępniliśmy możliwość też kupowania, tak, żeby zapłacić i ściągnąć. I właśnie się okazało, że jakoś mały odzew był, a nie wiem dlaczego też. No więc czy coś się zmieniło od tego czasu? Zanim odpowiem na to pytanie, odbierzmy Agnieszkę. Cześć. Cześć Agnieszka, możesz mówić do mikrofonu. Teraz jest twój czas na antenie kontestacji. Słyszysz nas?
Nie słyszę nas, Agnieszka. No to zadzwoń jeszcze raz, jak tylko podłączysz mikrofon. Okej, więc jak to jest teraz, Martin? Albo... Ja nie wiem, jak to jest teraz, ale albo ja się zastanawiam, czy jest ten podział. Albo inaczej, a właściwie jaki jest problem tak naprawdę? Czy jest w ogóle jakiś problem w tym? No nie wiem, czy jest problem, ja się zastanawiam, ale wolę wiedzieć teraz, czy się świat dzieli na jakieś dwie części, czy się nie dzieli, bo to może, no może się okazać na przykład, że jeżeli chcesz coś powiedzieć do ludzi o określonych poglądach, to nie powinieneś tego robić przez internet, bo lubią tylko na papierze, a internetowi nie ufają. Albo w drugą stronę może się okazać, że ludzie, którzy są bardziej nowocześni tam za przedsiębiorczością, czy tam, nie wiem, wszystko jedno, no może za Tuskiem są i ci ludzie tylko w internecie siedzą, a nic papierowego nie kupią, ani nie chcą wcale mieć w ręce pudełka z twoją grą. No może tak być, ja nie wiem, że taki podział się robi, bo w Polsce się tak łatwo wszystko polaryzuje, więc może się tutaj spolaryzowało, że internet jest Tuska, a papier jest Kaczyńskiego, albo jakiś taki nonsens inny. No, może i nonsens, ale co jeżeli tak jest, ale by były jaja, nie? Tylko, że u nas nie ma ani Tuska, ani Kaczyńskiego, więc co chcesz zbadać tą ankietą właściwie? A, no, no nie wiem. Trzeba gdzie indziej dać ankietę może. A jakieś pytania cię interesują z tej naszej ankietki? Wszystkie. Wszystkie. To po czym lecimy najpierw? Jakie były wyniki? No bo daj od początku. No to dawaj. No to na razie zbiorczymi wynikami, a potem będziemy analizować bardziej. Czyli od książek zaczynając. Czy wolisz książki? Przypomnę, że pytanie było takie, czy wolisz książki elektroniczne, czy na papierze? To powiedzmy, jakie są trendy w ogóle. Jak ty uważasz, zanim przeczytasz wyniki? No ja jestem zasugerowany już teraz. Nie. Ja myślę, że... wcześniej, że wciąż na takie pytanie większość ludzi odpowie, że woli na papierze. No ja też uważam, że większość ludzi tak odpowie. Zdecydowana większość, powiedziałbym, że 95% nawet może. I to miałem podobne wrażenie, powiem ci, nawet tak koło 90 bym celował. To uprzedzę tylko, że tylko i wyłącznie 2% osób, czyli dwie osoby de facto, już jest 112 odpowiedzi, dwie osoby powiedziały, że nie czytają książek w ogóle. Czyli u nas czytający. U nas wszyscy czytają. Znaczy, że przypomnijmy, że w Polsce ile osób czyta procent? To mamy 1/4 przeczytała. Jedną książkę. Zależy, które statystyki i czy one pomijają podręczniki, czy nie. Bo to ważne. No właśnie, tak, się nie wyłącza tej grupy. Okay, zdaje się, że według statystyk tylko połowa ludzi przeczytała w ciągu ostatniego roku jakąkolwiek książkę. Tak, to są deklaracje ludzi, więc my też mamy deklaracje, więc zupełnie mamy niereprezentatywną grupę, więc analizujemy wirtualne rzeczy. Niemniej, czy na papierze, czy elektroniczne. I tu jest ciekawe, ponieważ stosunek jest 70-30. 70% woli papierowe, a aż 30% woli elektroniczne już. No to jest bardzo dużo. Bardzo i jak porównać rynek e-booków i rynek papierowych książek, to tam są zupełnie inne te relacje. Dziwne, nie? Odbierzmy telefon. Witaj, słuchaczu, jesteś na antenie. Cześć. No cześć, witam was. Jestem Maciek. Cześć, Maćku. A propos muzyki, to od dłuższego czasu jest taki trend, że po prostu płycie coraz mniej kupują, natomiast ludzie chodzą na koncerty. Też czytałem o takich statystykach, że jeśli ludzie piracą, to kupują też więcej płyt od zwykłych ludzi. To takie dwie rzeczy. Widziałem te statystyki, aczkolwiek nie wiem, czy jedno zależy od drugiego. Fajna teoria, tylko u mnie się w ogóle nie sprawdza na przykład. Nie wiem, czy u kogokolwiek się to sprawdza, tylko teoretycznie fajnie brzmi. No nie, bo to jakby... Czy to nie jest związek przyczynowo-skutkowy. To jest związek taki, który następuje obok siebie. O, może tak, że ludzie, którzy słuchają muzyki, zarówno kupują płyty, więcej płyt, jak i zarówno ściągają. Może tak. Bo jest grupa, która w ogóle nie kupuje na przykład, no to ona i tak i tego nie robi, i tego nie robi. Siłą rzeczy. No, taką mam na razie trochę. No dobra, ale okej, czyli w każdym razie ty masz taki wniosek, że to po prostu ci ludzie, którzy tam ściągają te pirackie rzeczy, to chodzą po prostu na koncerty, tak? No też. Ja robię podobnie. Jeśli mi się już coś podoba, to po prostu kupuję muzykę na winylu. Natomiast zwykłych płyt to staram się nie kupować, ponieważ to jest niższa jakość. A koncerty, wiadomo, są lepsze. Właśnie, na winylu jest lepsza jakość? Niż na co, DVD? Oczywiście. Czy to jest takie oczywiste? Dla mnie nie jest to oczywiste. Jest większe pasmo przenoszenia. Jeśli chodzi o zwykły CD, to tam jest to obcięte bardzo ze względu na elektronikę. Jak bardzo? 48 kHz. Człowiek słyszy do 20, jak jest, ma do bardzo dobre ucho. Przecież nie do 17, więc gdzie tu jest problem z pasmem?
lepiej są odczuwalne te dolne pasma. To jest bardziej szerokie po prostu. Jak sobie przeanalizujesz, jak wygląda zapis cyfrowy, a zapis analogowy, to od razu widać. A już jak się tego przesłucha, to można to porównać dokładnie. Znaczy to się robi takie ślepe testy, że puszcza się próbkę z jednego i z drugiego, z tym, że to by było trochę nieuczciwe, bo z winylu te trzaski wszystkie... Nie ma trzasków. Jak kupisz nową płytę i masz dobry sprzęt i tego słuchasz nawet często, to nie ma trzasków. Okej, okay, brałeś udział w takich testach, że ktoś puszcza raz z jednego, raz z drugiego i musisz powiedzieć, które jest lepsze? Wiesz co, sam kiedyś słuchałem płyt zwykłych, później się przyjdzie na winyle i po prostu to dostrzegłem. Najpierw to nie wierzyłem, a po prostu sam to zaobserwowałem. Znaczy sam to usłyszałem, jakie są różnice. Wystarczy z ludźmi też porozmawiać, którzy mają sporo muzyki na winylach i po prostu to potwierdzą. No, z jakiegoś powodu kupują te winyle, Martin. No to powodów może być dużo, na przykład snobizm taki, albo właśnie przywiązanie do jakiejś takiej do klimatu, nastroju i takich różnych rzeczy. Niektórzy lubią takie trzaski różne, to fajne może być też. Z dzieciństwem się kojarzy. No, nie wiem, różne mogą być powody, ale ja bym chciał wiedzieć, czy to słuchowo jest odczuwalne, bo mam straszne wątpliwości, czy jest. Jest, naprawdę. Jest. Oczywiście pod warunkiem, że się ma dobry sprzęt. Wiadomo, jak się ma jakieś głośniki od komputera, to będzie takie samo jak ze zwykłego CD-ka. Natomiast jak ma się dobry sprzęt, dobry wzmacniacz, dobry adapter, to... Hugo, wydajmy się na winylu. Kontestacja na winylu dla znawców. No, trzeba się spytać w ankiecie, nie? Właśnie w ankiecie pominęliśmy audiobooki, jak nas tutaj wytknięto na... No tak, ja stwierdziłem, że to już tak marginalne, że... A, no byś, może byś się zdziwił, ja nie wiem właśnie, bo ja się zdziwię, na razie się dziwię tymi statystykami, ja tutaj, które wypadły. A tutaj tak, na czacie powiedzieli, że tak, że ci, którzy ściągają piracko audiobooki, to potem, albo na przykład naszą płytę dla posła, to potem idą na koncert Misesa. I... No to... Okej, dobra, dzięki ci wielkie, Maciek. No dziękuję, pozdrawiam. Cześć. Hej, hej. To był Maciek, który mówił troszkę o winylach, a troszkę o piractwie koncertowym. Nie, no dobrze, tak, ja to przyjmę do wiadomości, ale ja bym naprawdę chciał jakieś takie dane, testy konkretne, bo no, dużo ludzi ma różne koncepcje, ale ja wolałbym jakoś sprawdzić. A da się. Nie? Pewnie, że się da, tak samo jak się robi test, blind testy tak zwane. Blind testy właśnie. No, dobra, lećmy dalej, słuchaj, bo następne odpowiedzi już są, no, znaczy nie są bardziej oczywiste, bo następne pytanie dotyczyło tego, gdzie wolisz zakupy przeprowadzać, czy na żywo, czyli tak na żywo, czy przez internet. Mhm. To chyba w sumie też mnie zaskoczyło, nie, bo generalnie ty jesteś zwolennikiem raczej kupowania przez internet wszystkiego już w tej chwili. Już nie chodzisz do sklepu, jesteś taką wyobcowaną, troszkę wyalienowaną jednostką, która się... No, ja zimę nie lubię. Przez pół roku robi zakupy przez internet tylko. A nie robisz zakupu przez internet, jakieś takie groceries, jak to jest po polsku, zapomniałem słowa. No właśnie ostatnio jakoś, znaczy ostatnio nie, jak się przeprowadziłem i mam ten, mam sklep, wiesz, tak pod sobą, w sensie pod windą. Mam, więc jakoś, wiesz, jak mam perspektywę, że to, wiesz, tam mi przyjadą kiedyś tam i tak dalej, wiesz, nie mogę od razu iść sobie coś kupić. No nieważne, z ankiet nam wyszło, że na żywo lubi robić zakupy 30% ludzi, no, a przez internet 70%, czyli zdecydowana większość wolnorynkowców. Cyborgi nas słuchają. To cyborgi. Cyborgi. A, czyli nie dość, że słuchają, że lubią zdecydowanie książki elektroniczne, które w stopniu ponadprzeciętnym, jeżeli chodzi o polskich odbiorców. W ogóle je czytają najpierw, a potem woru elektroniczny, to zakupy lubią robić przez internet. No i trzeci aspekt, czyli muzyka. Czy wolisz muzykę z internetu, czy wolisz ją kupić w sklepie? No to tu już jest mniej zaskoczenia chyba. Chyba tylko stopień tego jest zaskoczeniem, że 80% woli z internetu słuchać muzyki i ściągać ją stamtąd, no tak, właśnie. Czyli no właściwie tak. Już do sklepu już prawie nikt nie chodzi po muzykę. Także nie wiem, czy ktoś jeszcze twoje... Może wyrzucimy tą resztę płyt, którą wydaliśmy, bo... No i tak się skończyły już jedne. To nie wiem, czy robić następne teraz. No to masz może rozdam. To masz odpowiedź. Zrobię, rozdam. Puść na torrenty. Nagraj i puść na torrenty. A jak? Ale potem będziesz mógł robić koncerty. Ale za nagranie już zapłacę. Może. No pewnie, że tak.
Jakieś... Żeby ci, co za darmo ściągną, mieli jakoś porządną. Jakieś wnioski, czy odbieramy telefon? Odbierz. No to odbierzmy teraz Wojtka. Wojtek jest na antenie. Cześć, Wojtku. O, i nawet chyba cię trochę słychać, ale teraz możesz przemówić do mikrofonu. To będzie cię wtedy lepiej słyszeć. Halo? O, jesteś, brawo! Jesteś, Wojtek. Cześć. Cześć. Cześć, Wojtek. Bo tam Słuchacz mówił o tym, że na winylach jest dużo lepszy dźwięk i chciałem to potwierdzić, bo słuchałem nawet kiedyś takiej audycji, że jeśli ktoś słucha muzyki klasycznej, to na winylach można nawet usłyszeć, kiedy w trakcie koncertu ten pianista podchodzi do fortepianu i słychać nawet ten dźwięk przesuwania jego marynarki o klawisze. Takie szczegóły można usłyszeć na winylach, a w życiu nie usłyszysz czegoś takiego na płycie CD. No tam wychodzi na to, że dbają o jakość na tych płytach CD i wywalają te wszystkie niepotrzebne dźwięki. Może dlatego. Ale... To chyba nie jest plus, że... Tam też jest remasterowana. Melomani używają tylko płyt winylowych. Myślę, że... No to dziadkowie, no właśnie. Tacy starsi ludzie, to oni może boją się technologii. I zanikł Maciek. O, nie, szkoda, chciałem się tak pokłócić trochę na Hamca. Nie Maciek, tylko Wojtek, sorry. Mhm. No, wiecie, że my tak, żeby dynamikę audycji zrobić, to też wiecie, jest jakiś konflikt potrzebny. Trochę podpuszczam, ale nie, ja nie wiem tak naprawdę, ale dopytuję. Ja mam bladego pojęcia, w życiu na winylach niczego nie słuchałem, więc właściwie o czym my to gadamy? Ja nie rozumiem, dlaczego miałby nie słychać tego być, nie miałoby być słychać tego samego. To tu jest fala, to nie ma znaczenia większego, że... No dobra, no nie ważne. A ty, może jeszcze Wojtka polecimy dalej, czy nie? Już na temat tych winyli? No i dajmy dalej, nie będziemy o winylach całą audycję gadać. Dobra, to lecimy dalej w kontestacja. Dzisiaj przypomnę, że na naszej stronie była krótka ankieta na temat tego, czy wolicie to robić przez internet, czy wolicie to robić realnie. Takie powinniśmy zrobić pytanie. Dobre. Dzisiejsze. Także i ostatnie już, nie, dwie rzeczy jeszcze, ponieważ jeszcze były gry i filmy. No. W takim razie filmy. Czy wolisz oglądać filmy w internecie, czy wolisz je kupić na płycie? W internecie. Oczywista rzecz. 80% woli w internecie. Wow. No dużo. A tylko 10% woli je kupić na płycie, gdzieś w jakimś markecie, w jakimś koszu, a reszta nie ogląda filmów w ogóle. To czyli tak jak w przypadku płyt mniej więcej, tak? Czyli tak, no dokładnie, prawie dokładnie, prawie dokładnie. I żeby jeszcze dokończyć gry komputerowe, czy wolisz znowu ściągać je z internetu, z różnych serwisów typu tam Steam, nie Steam, czy wolisz w pudełku mieć takie, co się kiedyś, znaczy co cały czas są wciąż w sklepach, możesz iść kupić pudełko, tam masz taką instrukcję papierową i nie wiem. To nie kupiłem od paru lat takie. Nie wiem, jakieś Media Markt, pewnie gdzieś tam jeszcze stoi. Nie, w jakichś Empikach właśnie, przecież widziałeś, nie? Tak. Stoją te pudełka, nie? Wciąż. Tak, koło tych gazet, które kupuję. No, tylko ja wiem, wiesz co, bo ostatnio się kupuje całe to pudełko, po czym się je wyrzuca i wpisuje się tylko ten kod do Steama i się dalej ściąga tam grę. Ja tak zrobiłem z Orange Boxem. Miałem całe pudełko, a potem mi kazali wpisz ten numer. Wpisałem i się ściągło. Po co mi to pudełko, no? Z przyzwyczajeniem, że jakiś plakat tam był chociaż. O Boże. Wydanie Wiedźmina było właśnie fajne, bo tam mapka była, jakieś tam płyta z muzyką. O. To nie może być płyta w MP3? No może być, to właśnie, ale mapka już nie. No, no może być w PDF-ie, czy nie? No, to już nie. Nie będzie takie dobre. No nie. No, okay. Masz pod ręką, jak grasz. A no to warto dla tej mapki kupić to pudełko. Dla tej mapki. No, ale tu cię wyniki zaskoczą, ponieważ... gry w pudełkach ze sklepu woli mieć 42%. No chyba żartujesz. Ludzi, którzy odpowiadali na to pytanie, a tylko i wyłącznie 30% woli ściągać z internetu, a reszta nie gra. To mnie zaskoczyło pierońsko bardzo, bo tego też nie rozumiem. Tu bym się chciał dowiedzieć dlaczego. Czyli jeżeli ktoś tak odpowiedział, to zadzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com, bo to by znaczyło, że jeżeli tutaj jako kontestacja, albo jako Lechowicz, albo jako Kosiński będziemy wypuszczać muzykę, to żeby robić to przez internet, a jeżeli będziemy robić filmy, to również, a jeżeli zrobimy grę, to żeby jednak puścić i tu.
Dobra, ale teraz wnioski, bo główne wnioski z tej ankiety są dla mnie takie, że słuchacze kontestacji odbiegają mocno od średniej krajowej. Mhm. I tu mówię krajowej, niekoniecznie internetowej. I może to znaczyć, że rzeczywiście jest jakaś społeczność ludzi, takich internetowców, cyborgów, którzy się zachowują właśnie tak, jak ci ankietowani nasi słuchacze. Albo drugim wytłumaczeniem jest takie, że ludzie w świecie w ogóle się zachowują normalnie, a tylko ludzie słuchający Radia Kontestacja są cyborgami. To jest takie pytanie, które masz do, mam nadzieję, że do słuchaczy. Czy to... nie będzie. To jest mój strach teraz. To żeby jeszcze nie wiem jak to powiedzieć, uzupełnić tą cyborgowatość słuchaczy, jako że to właśnie ten temat audycji wyszedł troszkę z twojej gazety, z Ironizatora, ale to pewnie nie chcesz na temat tego mówić jeszcze. Nie chcę, to zboli zbytnio. Która była gazetą papierową, jest wciąż, czy była. No właśnie to wszystko się wzięło z tego znowu podziału świata na papierowe i niepapierowe. No Ironizator się właśnie kończy, tak? No i mój eksperyment był, żeby zrobić coś raz poza internetem, spróbować, nie? W wersji papierowej taka gazetka z opowiadaniami poszła. Ironicznymi. Ale... Co? Ironicznymi, sarkastycznymi. Ironicznymi, tak. Bardzo dobra zresztą. Ale no nie za bardzo. Widzę, żeby ten świat papierowy się jednak rozwijał. No, no nie za bardzo. Ludzie jakoś tak nie ciągną do tego papieru mimo wszystko. Internet jest zbyt wygodny po prostu. Informacje czyta więc z internetu 93% od respondentów, a tylko 6 czyta z papierowych gazet, a 1% to się gdzieś zgubił gdzieś najwyraźniej. I to jest strasznie też odbiega od rzeczywistości, bo to gazety papierowe wpływają najbardziej na rzeczywistość ciągle, a nie internetowe portale. No właśnie, jak jest tą opiniotwórczością? No tak, jak właśnie chyba mówię. To, nie zgadzasz się? No to dlaczego, skoro ludzie czerpią informacje z internetu tylko i wyłącznie, to skąd taka rola mediów papierowych wciąż? Bo to jest inna grupa ludzi. To jest moja teza właśnie, że są ludzie, którzy są tymi cyborgami. Jest ich bardzo dużo, ja myślę, że jest parę milionów pewnie nawet. Jest grupa inna, która jest z drugiej strony, w tym świecie papierowym, tym starym świecie. Jest taki nowy świat i stary świat. Darka mamy na antenie. Cześć, Darek. No, cześć wam. Słuchajcie, odpowiedź co do gier, dlaczego ludzie kupują jeszcze w pudełkach. A to dlatego, że nadal jest szybciej zainstalować grę z pudełka, aniżeli ściągnąć ją, bo na to gry teraz zajmują 15 gigabajtów albo coś takiego, to nadal długo trwa. To szybciej jest pójść do sklepu, wrócić z grą i tak, zamiast nacisnąć download. No u mnie nie jest. A, czyli to ci ludzie bez kablówki. Oczywiście to zależy od prędkości internetu, tak? Ale to ma duży wpływ. Przynajmniej, no ja miałem 20 megabitów, a i tak czasami sobie lubiłem kupić po prostu grę, tak? Albo zrobisz raz reinstalację Windowsa czy coś takiego. No i wkładasz płytkę i od razu instalujesz, a nie ściągasz i czekasz kilka godzin, tak? No ale płytka to jest gdzieś 5 gigabajtów, więc to nie może zajmować na jednej płytce gra 13 gigabajtów, tylko do 5 powiedzmy. Nie, one są skompresowane. No ale ściągasz też skompresowane, nie? Chyba. Nie, ściągasz tą samą płytę. Ściągasz nieskompresowane, tak? Ze Steama na przykład jak ściągasz, to od razu nie ściągasz skompresowanego, tylko od razu masz zainstalowane na przykład. Coś mi się matematycznie to nie zgadza. No ale gdyby nawet tak było, to według doświadczeń moich jest zdecydowanie szybciej przez Steamy i inne takie, niż kupować, wracać tą płytką. No to zależy, gdzie masz sklep, no to fakt. Gdzie bym nie miał, no to jakby jestem w internecie, to sklep mam pod ręką. Tu mam sklep, teraz mogę kupić. No, większość gier jednak nie zajmuje, bo parę gigabajtów. Jak masz sklep, jak ten drogeryjny pod sobą, to lepiej iść kupić i zainstalować. A to, no, Darku... Też nie lepiej. Darku, powiedz mi, bo ty powiedziałeś, że... Niektórzy po prostu lubią mieć też grę po prostu, wiesz, na półce, nie? Sobie stoi. No i, właśnie, i... może tak. Tak, nie? A jeszcze a propos tego dźwięku słyszalności, to już pomijając winyle, no puść sobie na lepszych głośnikach tą samą płytę, dajmy na to, CD, tak, elektroniczną, na gorszych głośnikach, a na lepszych, to jest oczywiste, że na gorszych głośnikach nie będziesz słyszał niektórych dźwięków. Ja to testowałem kiedyś sam i no, tak po prostu. No to tak, rzeczywiście tak jest. Głośniki mają duży wpływ na to, ale nośnik... Nie wiem, dyskusyjne.
No to ja też nie. No dobra, no to tylko tyle chciałem wtedy powiedzieć, nie? Okej, okay, dziękuję ci bardzo. Dzięki, na razie. To był Darek, który nam powiedział, że gry ludzie lubią ściągać, ponieważ a, szybciej im się instalują, a b, że niektórzy po prostu wolą mieć pudełko na czym? Na półce. No właśnie. Dobra, bo wróćmy do tematu, bo no. Czy uważasz, że są takie dwa światy? Bajditer mówi na czacie, że warto zauważyć, jak bardzo na przykład czytelnicy w sieci hejtują, uważam, że z błędem i propagują niekupowanie, otwarcie deklarując, że życzą sobie bankructwa tej gazety. Tej gazety. No więc może są te dwa światy takie, czy nie? Czy to jest jakiś podział sztuczny, bo na przykład babcie, prawda, moherowe tak samo słuchałem chętnie w internecie, co i poza. No ja ostatnio jechałem, miałem przyjemność jechać z redaktorem naczelnym Gazety Polskiej pociągiem. Tak przypadkowo się złożyło, że człowiek dostał miejscówkę koło mnie. Chyba żartujesz. To jakieś służby, to nie ma takiego przypadku. No pewnie nie ma, ale... No. Śledził cię, znaczy, tak? Pewnie tak, albo ja jego. Kto dla kogo tu pracuje? O co tu chodzi? No i no, nie chcę tam jakoś zdradzać, ponieważ to jest tam człowiek, który... Zdrada, właśnie, dobre słowo. Dobrze, co? Hańba. To podświadomie wyskoczyło, tak? Hańba, zdrada. I nie wiem nawet, co puścić. Graliśmy uczciwie, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy. Może nie na temat. No, ale nieważne. No. Rozmawialiście w tym pociągu? Troszkę rozmawialiśmy, ale głównie pracował. No nieważne, ale jakoś tak bardziej, jakby to powiedzieć, wnioskiem z tego, co usłyszałem, było to, że tam świetnie idzie zarówno sprzedaż tej papierowej części, jak i tych internetowych mediów, które oni tam mają, tam Niezależna i tam ta całej reszty tam jeszcze jakieś. Że... Oni mają coś internetowe. Tak, tak, no właśnie, że część właśnie tego świata również bardzo rośnie i, że tak powiem, z tego, co mówił, że koszty są podobne, a zysk w sieci jest dużo, dużo dynamiczniejszy, który właśnie im rośnie. Więc może to nie jest taki klarowny podział, jak ty mówisz. No, może jednak jeszcze jest z drugiej strony, bo być może to są zupełnie inne grupy ludzi, którzy kupują w internecie i którzy kupują papierowo. A Bajditer mówi tak, może to jest ta teoria. Wcześniej powiedział, czytelnicy gazet papierowych są wierniejsi swojemu wyborowi tytułów i mocno się kierują podawanymi tam opiniami. A czytelnicy w internecie podchodzą bardziej wybiórczo i krytycznie. Może to jest definicja tych grup różnych. Jakaś. Czy w ogóle zaznaczmy, że w ogóle w internecie jest bardzo mało długich tekstów, to, które jakby tworzą jakby w ogóle treści tak naprawdę. No, co by nie mówić, to kontestacja, nawet mi się to nie podoba częściowo, że ma strasznie lojalną grupę ludzi. Czyli mamy tu mały odsetek. Zarażajmy ich do siebie. Co? Mały odsetek nowych osób. No ale nie, ale powiedzmy sobie, że kontestacja jest takim medium, gdzie jest bardzo dużo, jednak bardzo silna grupa bardzo lojalnych użytkowników, nie wiem, klientów, słuchaczy, gości. Ale tutaj no, są prezentowane takie treści no, troszkę ambitniejsze i dłuższe. To nie są takie informacje w sensie, no czego wy by wymagać, jakiej lojalności po mediach, które podają tą samą informację papu, którą podają wszystkie inne media. To tam przecież no, nie ma żadnej lojalności przy Onecie. Znaczy inaczej, lojalność przy Onecie i innych portalach jest taka, że ludzie tam wchodzą z przyzwyczajenia. To jest jedyna lojalność, ponieważ nie chce im się wpisywać innego słówka na początku. Albo mają to jako start webpage'a. Ale to nie jest lojalność do tytułu. No ale to ma coś wspólnego z internetem, ta lojalność, czy co? W internecie no, teza była taka, że jest niższa lojalność w internecie, z czym ja się nie zgodzę osobiście. Aha, że jest lojalność, tylko że zależy gdzie, tak? No tylko należy tą lojalność sobie wypracować. To no nie to jest mi tak, powiedz, że... skąd takie rozbieżności między wynikami ankiety, no. Skoro to są wszystko ci sami ludzie, co i w świecie pozainternetowym, no. O rozbieżności między tą ankietą, a tym, co dane ogólnopolskie pokazują, no? Ale w której kwestii konkretnie? No w każdej właściwie. O książkach. Dlaczego tutaj są ludzie, którzy czytają? Może ludzie, no chociaż to w ogóle już jest bez sensu. Ludzie w internecie chyba to nie są ludzie, co więcej czytają, najwięcej w ogóle. Chociaż może są właśnie, nie wiem. Nie, albo ludzie na przykład, którzy mają, są przedsiębiorcami i mają poglądy wolnorynkowe, albo są w jednej z tych dwóch grup tylko, no to są ludzie, którzy czytają, ponieważ musieli się z czegoś tego nauczyć. Ze szkoły się nauczyli no. Czytania. No nie, no, umiejętności. Zażartowałem. Tak. Zażartowałeś, ale nie umiejętności. Znaczy umiejętności czytania, ale nie czytania. No właśnie, szkoła zniechęca do czytania. Wajms jest z nami, cześć Wajms. Cześć. Ja myślę, że ta rozbieżność wynika z tego, że jest bardzo słaba próba.
Oj tam. No już jest, czekaj, 116. No jest. 116 osób to jest dobra grupa, dobra próba dla słuchaczy kontestacji, ale nie dla internetu. Myślisz, żeby się różniły wyniki? Bardzo by się różniły. Zależy, gdzie by podać. Czy jakby podać taką ankietę, zrobić na Onecie, czy chociażby zrobić na Baszu, to przypuszczam, że różnica byłaby bardzo duża. Zresztą mediana tak, wieku... Tam, przy pytaniu o książkę trzeba dodać dodatkową odpowiedź, co to jest książka jeszcze. Dokładnie. Trzeba by dodać odpowiedź, co to jest książka. Przecież jest zupełnie inna mediana wieku. Na Onet wchodzą, z moich obserwacji wynika, starsi ludzie, którzy gdzieś tam zaczynają łapać, że jest coś takiego jak internet. Ty, ale wiesz, w sumie mi tu zasugerowałeś, żeby dołączyć do naszej oferty reklamowej to pierwsze pytanie, że będziemy mieć wydawców książkowych u nas, bo u nas... Dam ogłoszenie, że 3% słuchaczy kontestacji nie czyta książek. O. No. A cała reszta tak. To jest rzeczywiście zaskakujące. No dobra, ale to rozumiem, że... właściwie nie wiem, o co mam spytać, bo to... Martin, ty... Ja może jeszcze jedną rzecz powiem odnośnie kupowania gier. Proszę. Ktoś, kto mi mówi, że podoba mu się pudełko i dlatego kupi grę, to też wydaje mi się, że to jest ściema, bo fajne pudełka to były w latach 90. Ostatnia fajnie wydana gra to była Monkey Island. A Wiedźmin nie ma fajnych pudełek? Jak to jest? Na przykład. Tylko te najdroższe edycje. A no tak. Mam najdroższą edycję. Nie wiem. Ultimate. Raczej ja w Wiedźmina nie grałem, także, ale widziałem pudełka. To może tak, tylko no pytanie, po co kupować w takim razie boksa, z którego się przepisze numerek. Ja kupuję tylko przez Steama. No ja też, ja wtedy kupiłem, bo nie można było ściągnąć jeszcze. Kupić przez internet, no i dlatego, no chyba to samo z filmami też. No jaki sens już kupować na DVD, kiedy jakość właśnie taka sama już jest dostępna przez te wszystkie portale VOD. Mhm. A odnośnie tych nieszczęsnych winili, nie będę mówił nic o jakości dźwięku, bo na tym się nie znam. Natomiast czytałem badania, że z roku na rok wzrasta odsetek sprzedaży winili. Że w tym momencie sprzedaje ich się porównywalnie na zachodzie, do płyt CD. Co? Tak, że płyty CD spadają, winyle rosną. CD, tam jest, bo było zestawienie MP3 i tak dalej, to chyba ze Stanów było zestawienie i MP3 90%, a z reszty właśnie tak prawie porówno winyle i CD-ki. Te MP3 się sprzedają, 90% rynku to są MP3? Tak, w Stanach tak, bo no, tam jest Polska iTunes. Jest, thanks tak, to Steve tam Jobs. Tam jest iTunes i tam to, tak to działa. No, podziękujmy temu Steve'owi. Tośmy są w dupie świata, no. No. Dalej. Jak to Janek Fier powiedział, culo del mundi? Culo del mundo, tak. Nawet nie mamy Amazona, także dzięki ci wielkie, Vimes. Hej. Vimes to był w kontestacji, a ja jeszcze powiem, że ponieważ to było takie pytanie, które było przez ciebie zadane do tej ankiety, czyli gdzie spędzasz więcej czasu ze znajomymi, czy przez internet, czy przez na żywo? A właśnie. W kolejkach. Jakieś typy? No przez, nie, tu nie mam bladego pojęcia naprawdę, w ogóle nie wiem jak zgadnąć nawet. 7 do 3, tylko na czyją korzyść? 7% do 3%? 70 do 30. Aha. No, że w internecie jednak, uczciwi, że byli. No, że nie, właśnie, odwrotnie. Ale jaja, coś podobnego. Także wciąż ludzie chodzą na piwo, a ja po prostu nie mam się z kim umówić, bo są zakłamani. Bo ty jesteś w Lublinie, Piotrek jest w Krakowie, ktoś tam jest w Gdańsku. To będę w Anglii pójdę. Maciek jest w Berlinie, czy tam nie w Berlinie, tylko w Niemczech. Nie mam z kim na piwo pójść. Wszyscy są w Anglii, lecimy i pijemy, no. Właśnie, kiedyś się do Warszawy chodziło, żeby wszystkich spotkać. Teraz umówimy się w Anglii. Teraz w Londynie się wszyscy będą umawiać. A ja, za królową. O ja, nawet Kamil Cebulski. I ostatnie pytanie z tej kategorii, żeby skończyć. Bo... Tak, co, Kamil to, że taki prawdziwy Polak? 21:55, nie, ale Kamil to jest taka osoba, z którą warto się czasem skończyć na piwo. Mhm. Czyli kiedy, znowu gry, kiedy gram z ludźmi najczęściej?
Znaczy, to jest pytanie trochę mylące, ale odpowiedzi są ważne. Czy są to gry planszowe, karty, sport i tak dalej, takie gry, co się, trzeba się spotkać z ludźmi, czy gry multiplayer przez internet? O, bo można się spotkać i grać w gry komputerowe, bo tak też robiliśmy. Robiliśmy. No, ale czy chodzi o, czy grasz przez internet, czy grasz tak właśnie, że się spotykacie, czy w ogóle nie grasz? No i tutaj No i tutaj właśnie kolejne zdziwienie, ponieważ większość ludzi, 44% odpowiedziało, że gra w te gry planszowe. I tam naprawdę tak resztę. Dużo? Tak. 4-4, czyli prawie połowa ludzi spotyka się razem, tych słuchaczy, tych tam naszych respondentów. No to mi zaburza teorię cyborgów. Więc to nijak się ma właściwie... No jak potem sobie analizowaliśmy, tak, znaczy tak na szybko sobie analizowaliśmy przed audycją jeszcze takie odpowiedzi, odpowiedzi takie ludzi poszczególnych, znaczy takie poszczególne odpowiedzi, czyli jak ktoś odpowiedział, że woli książki na papierze, to co potem, tak? To na przykład co w innych odpowiedziach. No i niestety nie widzę, znaczy to trzeba było jakiś skrypt napisać i tak dalej, ale na razie tak na pierwszy rzut oka, po analizie tam x wypowiedzi, nie widać tutaj specjalnie żadnej reguły, ponieważ jedni wolą książki na papierze, potem spędzają czas z ludźmi przez internet, następnie zakupy robią na żywo, ale wolą muzyki ściągać z internetu, a gry w ogóle z pudełko ze sklepu, a czytam informacje w internecie. To zakład cytuję w tej chwili jedną z wypowiedzi, czyli... No, czyli coś bez sensu, nie? Nie ma... Nie ma, nie ma zależności żadnej. Nie ma żadnych zależności. No właśnie się zastanawiam, czy są, czy nie ma. No z ankiety to tak na oko wychodzi, że nie ma, no, ale jak obserwuję rzeczywistość, to no, widać, że świat ewoluuje w jakąś stronę i że zdecydowanie wymrą w końcu filmy na płytach i muzyka na płytach. No to już widać. No to mało odkrywcze, tak. Tu nie ma alternatywy za bardzo, ale... są tacy ludzie, którzy nie lubią zwyczajnie postępu i lubią sobie swoje przyzwyczajenia i oni sobie siedzą na tym papierze. No, tak naprawdę jedyną przewagą teraz gazety albo no, książki papierowej nad czytnikiem Kindle, nie? Jest tylko cena tego czytnika i nie ma absolutnie żadnej innej przewagi już ta książka, oprócz jeszcze zapachu. No, zapach i cena i tyle. I że łatwiej przewracać kartki. Nie, łatwiej jest na Kindle przewracać kartki też. Ja mam Kindle'a i łatwiej jest przewracać kartki mi. Na czym? Na papierowo. Znaczy, jak muszę przewrócić więcej niż jedną. Jak to ci jest łatwiej przewrócić? Przecież masz tu jeden guzik, a tu masz. Szybciej się kartkuje takie rzeczy. Sprawdzić, tak, przekartkować. No przecież ci się zamyka ta książka. Musisz ją trzymać, przyciskać, dokinać, no to jest wiele różnych jest wad. Ja wolę w ogóle... Bo to mnie zawsze dziwiło. Swoją drogą to jest taki też kolejny mit. Jako, że dzisiaj nie mamy takiej ideologicznej, tylko mamy taką inną audycję. To zawsze mnie tak śmieszyły mnie to oburzenia, że no jak to może być, że książka tam na Kindle, książka w internecie kosztuje tyle samo, co papierowa. Mm-hmm, to sam, ten sam zarzut był co do chyba... Co do piosenek. Piosenek tak samo. Piosenek. Tak, dokładnie. Że jak to może być, że jak kupię sobie w MP3, to zapłacę tyle samo albo o złotówkę mniej, albo 5 złotych mniej tylko niż za książkę papierową. Nie no, fakt, że to się trochę, bo dlatego się ludzie dziwią, bo wiadomo, że koszt jest niższy wydania elektronicznego. No i tak i nie. Znaczy, nie no, jest niższy koszt. No właśnie nie, zależy co bierzesz pod uwagę. Bo po pierwsze, jeżeli mówisz o, jakby to powiedzieć, o tych wszystkich sklepach internetowych, o sklepy, które mają filmy, sklepy, które mają MP3, tak, muzykę, albo sklepy, które mają książki, to są to przede wszystkim sklepy, które są dosyć początkujące, tak? No nie licząc Amazona, który i tak jest początkujący, bo i tak dopłaca do interesu praktycznie cały czas. To znaczy, że on musi ponosić niesamowite koszty działania w tym momencie, żeby przejąć rynek. I tak mają właściwie wszystkie inne alternatywy, więc to nie jest tak, że tam są niższe koszty, ponieważ to są firmy, które dopiero się teraz rozwijają, które mają te koszty dużo. No czekaj, ale my nie mówimy o koszcie firmy, mówimy o koszcie wydania papierowego i koszcie wydania elektronicznego obok siebie. Ale koszt wydania elektronicznego to jest również koszt marży dla platformy, która rozprowadza twoją książkę. Lub też. Plik. Razem z tym jest dalej mi dużo taniej wydawać elektronicznie niż papierowo. No udowodnij. Za papier nie płacę. No co tu jest za udowadnienie? No ale papier nie kosztuje aż tyle pieniędzy, no bez przesady. No wdruk książki w drukarni kosztuje, powiedzmy tam, ile był? No 10 zł. No na przykład. Nie. Koszt publikacji tej samej kopii książki internetowej kosztuje 0. Tak. No, nie, no powiedzmy, że tam 10 groszy, bo za prąd i za ten kawałek, co za transfer. Tak. No to jest już różnica dosyć duża. Poza tym drukować... Trzeba więcej. Trzeba więcej drukować. Bo są zwroty.
No i pieniądze zamrażasz, bo tak. Musisz siedzieć i no. Wysyłka teraz tego, znowu, no to już znowu, koszty są z jednej strony... No to jest, wysyłka to jest kwestia już bardziej dystrybucji. No, no, no to jest część tego całego procesu, no ale, ja mówię z punktu widzenia czytelnika. A no, propos właśnie, ty masz w Amazonie książki, jaka jest prowizja tam? Albo 30%, albo tam 75%, ale w praktyce to ja zarabiam może średnio, no ze 30% chyba. Czyli 75% prowizji platformy. No to Empik, który jest bardzo, jakby powiedzieć, krwiożerczy, o, jeżeli chodzi o prowizję, to bierze sobie ile? 60% ceny? Co ty ceny. Tak. No jak mówisz, że autor, znaczy, mówię, co sam, ile autor zarabia? A autor zarabia... Złotówkę, jak książka kosztuje 30. Tak, no do 1,5 złotego czasem. No, a ja zarabiam jakieś, no może z 8 zł, 10. O, no, po sami wydałeś, bo nie masz wydawcy. No bo nie muszę mieć. Właśnie na tym polega publikacja elektroniczna, że tutaj mogę pominąć parę tych kroków. Dlatego to jest tańsze i ludzie się słusznie dziwią, że elektroniczne książki są droższe, bo to naprawdę nie ma uzasadnienia jakiegoś... Znaczy uzasadnienie jest popytem związane, a nie kosztami. A co z kosztami, tak kosztowo. A co z kosztami marketingu? Czyli głównym kosztem właściwie każdego produktu. No ale to jest to samo w książkach papierowych, nie wiem, czy tu jest różnica jakaś. No tak, ale w momencie, kiedy wydawca, który wydaje książkę lub płytę lub coś tam, no to on jakby w tej swojej marży bierze sobie na siebie, zakładam, koszty marketingu, czyli że a, ma kontakty z dziennikarzami, którym wyśle te egzemplarze, oni o tym napiszą i tak dalej, b, umieści może jakieś reklamy, c, może zrobi jakieś tournée, że tam tego autora przeczołga po różnych sklepach na przykład. No i teraz mówisz o papierowym wydaniu czy elektronicznym, bo to samo jest przecież. Nie wiem, bo w elektroniczne nie wiem, czy tak się robi. A jak inaczej? Ludzie co, sami znikąd się dowiedzą, że jest książka? No skąd wiedzą, że jest twoja książka? Skoro... No marketing i reklamy i inne to takie ile rzeczy, wydajesz tak na marketing samo. Swojej książki? Co robię? Ile wydajesz na marketing swojej książki? Ja już wydałem, na koncertach mówię. Ja bardzo mało w ogóle, ja jestem dupa ze sprzedawania. Ja bym chętnie zatrudnił kogoś do sprzedawania, żebym ja mógł tylko pisać. Ale nikt się nie zgłasza, biedny ja, biedny miś. Dobra, wracając do audycji. No. Jaka jest teza i jaki wniosek z tego wszystkiego? Nie widzisz podziału świata jakiegoś? Że są tu internetowcy, czy... a tu nie? Nie, no bo to jest, wiąże się z praktycznymi odpowiedziami na praktyczne pytania, zastanawiając się nad tym tematem. Na przykład, czy powinniśmy wydać ulotki papierowe, czy tylko być w internecie? Na przykład. No i co powinniśmy? No nie wiem, na przykład, czy jest sens robić ulotki jakieś papierowe, czy jest sens, czy bardziej się skupić właśnie na internecie, no. Ja przyznam się szczerze, że to był nasz praktyczny taki... praktyczny problem do rozwiązania, bo my mieliśmy kiedyś takie założenie, że wszystko się dzieje w internecie. Potem mieliśmy taki okres, kiedy stwierdziliśmy, że powinniśmy trochę z tego internetu wyjść do ludzi, no takich realnych. I wtedy właśnie robiliśmy jakieś plakaty, robiliśmy ulotki, no przede wszystkim na spotkaniach różnych, tak. I jaki to miało efekt, to ja w sumie nie wiem, bo ja nie mam pojęcia, jaki jest efekt działania ulotek, które robimy, bo nie wiem. Za to bardzo praktyczny efekt widzę uczestniczenia z ludźmi w różnych spotkaniach. I to jest jakby coś takiego, czego się nie da zbudować przez internet. Znaczy, że taki kontakt z tobą, lojalność taka, że ci ktoś cię pozna na żywo, no zobaczy nawet, wiesz, ludzie się później odzywają do mnie, a tam fajnie, że tam, wiesz, super, że na przykład ostatnio się ktoś do mnie przy okazji tych ostatnich mailingów, które puściłem, odezwał, że a, to super, bo ja tam nocowałem u ciebie i w ogóle dużo osób się takich odezwało, którzy się ze mną spotkali tak osobiście, chociaż ja tak nie do końca kojarzę większość z nich. No ale da się też to i w internecie, jak masz audycję już, gdzie swoją gębę masz i też masz taki ludzki stosunek, albo jak gadasz z kimś na żywo, tak jak właśnie w tym radiu o jakichś na przykład bardziej osobistych sprawach, no to jest... No nie dużo słabszy kontakt. Myślisz? Nigdy nie zastąpi rozmowy prawdziwej, ale jest bardzo silny. No nie wiem, że prowadzę odwyk.com i to jest właśnie taki, to dobrze odpowiada temu opisowi. A no ile i... osób cię tam widziało? Znaczy spotkało cię na żywo z odwyku na przykład? Bo tam jest, to jest, no, to jest mniejszość, bardzo... Mniejszość. Bardzo osobisty wideokast. Tak. No jakichś takich osobistych sprawach w ogóle. No i co? No spotkało mnie mało raczej, a... Dużo ludzi to słucha i to tak, nie wiem jak to powiedzieć, namiętnie. Także czują się, jakby mnie znali. Nie? Jak się z paroma spotykałem potem, to rzeczywiście był ten efekt, jakbyśmy się znali już wcześniej. Także no, da się w internecie, ale jest trudno, bo bardziej dlatego, że ludzie się nie lubią tak bardzo pokazywać
w internecie, a na żywo to jest nieuniknione, no widać cię i zachowujesz się już przyzwoicie przez to. Znaczy, no, na przykład jest ten efekt agresji w internecie, a tego efektu nie ma, jak się spotkałem ci sami ludzie na żywo. To już są bardziej z szacunkiem, normalnie gadają, ale w internecie to się wyzywają strasznie, nie? W sumie to jeden z naszych słuchaczy na czasie napisał jakiś tam kilkanaście minut wcześniej, że w internecie jest, no właśnie, tak więcej, nie wiem, jakiegoś takiego, może nie chamstwa, jakoś to inaczej nazwał, ale tak, generalnie takich, no, takich hamowatych ludzi, o może tak. Ale to właśnie też nie jest tak przecież. No, w kontestacji, no powiedzmy sobie szczerze, że na przykład, żeby posłużyć się bliskim nam tematem, przykładem, to no, dbamy o to i to jest no, duży wysiłek czasem, żeby tego chamstwa tutaj nie było, żeby ci ludzie byli tacy fajniejsi tutaj, nie? Ciekawsi, lepsi, bardziej tak. Tacy... No, czytający książki. Czytający książki, tak wychodzi, jak uboczny efekt. Mi się to nie do końca podoba. No, misja radia nie jest taka, żeby tutaj sobie robić towarzystwo elitarne. No to by było fajne też towarzystwo elitarne, ale to jest jedna noga, nie? Bo druga noga ma być taka, żeby tu przychodzili ludzie zwykli, czyli nie czytający książek, którzy niczego nie wiedzą i by się czegoś dowiedzieli. Postawmy sobie cel. Internet wychodzi na to, że jest bardzo dobrym medium do łowienia takich ludzi. Bardziej niż chyba świat pozainternetowy. Bo w internecie jakich, więcej takich, głupich. Jakich? Chyba. Takich jakich ludzi? Głupich. Ale... Internet jest narzędziem do łowienia jakich ludzi? Głupich. Aha, po prostu. Tępych. Dobrze, debila. Debilem. Hitler. Debil. Wreszcie padło to słowo. Powinniśmy na początku zawsze mówić Hitler i mamy Hitler, już z głowy. Tak. Żyd, Hitler. Więc czy zauważam tę polaryzację? Więc ja jej nie zauważam jednak. No, zauważam emerytów, którzy są w jakimś takim świecie wciąż poza techniczno-internetowo jakimś tam w Polsce, ponieważ na Zachodzie, jak z tego, co ja widzę, to raczej ci emeryci są bardzo tacy nowocześni emeryci. To tutaj jest taki zaścianek, że oni tam wolą siedzieć na tej ławeczce przed blokiem przez resztę życia, przez te 15 lat, które im zostało do końca. Ale to poza tym ja nie widzę tej polaryzacji. No raczej, wiesz, ludzie po prostu schodzą do internetu i tyle. No właśnie, schodzą do internetu, no to też jest jakieś zjawisko ważne. Schodzą do internetu, tak znaczy, bo to już jakby uciekali, nie? Przestawiają się. No ale może niektórzy właśnie, może nie wszyscy, bo właśnie sam powiedziałeś, że czytelność gazet tych bardziej prawicowych, bardziej takich narodowych wcale nie spada papierowa. No spada nieproporcjonalnie mniej albo tam różnie, bo to okej, one tam powstają nowe twory, tam są jakieś zawirowania i tak dalej, no jednak generalnie jest dużo większy jakby tam plus, no ale dlatego, że są emeryci. To są ci emeryci nieszczęśni. No jednak nie oszukujmy się, że no poza Młodzieżą Wszechpolską, poza ONR-em i jakimiś innymi, wiesz, sympatycznymi organizacjami, to raczej prawica, Kaczyński, patriotyzm, Wielka Polska to są emeryci jednak. Emeryci są wśród nas. I renciści częściowo również. Emeryci i młodzież, no to ciekawe nawet. Anunaki na czacie chyba, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, to był, podał argument za winylami znowu i to był, ten mnie zafascynował. Są dźwięki, których w ogóle człowiek nie słyszy. No, kurczę, nie mam takich dźwięków. Te są na winylach. Nie mam takich dźwięków, jakie ty masz w swojej audycji, więc... No, ale patrz, bo te dźwięki, właśnie, żeby mieć te dźwięki, których człowiek nie słyszy, to musisz kupić winyl i wtedy nie słyszysz dalej, ale są tam na tym winylu i o to chodzi. Iha! Słuchajcie kontestacji. Pójdźcie dlatego, że to był ten dźwięk, jeden z tych dźwięków tam. Słyszeliście tego, co nie słychać? Nie, bo jakbyście mieli winyla, to byście go też nie słyszeli, ale by tam był. Nie, dobra, głupoty takie. Dobra, no więc podsumowując, i tak trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy stawiamy na internet, czy nie? Ja już od dawna stawiam na internet, to Martin jest tylko człowiekiem, który rzeczywiście chciał eksperymentować. Nawet mieliśmy kiedyś taki pomysł właściwie wydawania takiej gazety papierowej, takiej papierowej. No, ale on upadł na to z innych powodów, po prostu jakoś nam się nie złożyło te plany. No ty w końcu wydałeś Ironizator, jakieś inne jeszcze plany były takie płyty. Zrealizowane, no oprócz płyt oczywiście. No płyty, Ironizator i książki, które... A i książki jeszcze, właśnie. A właśnie, jak jest z książkami? Jak jest tam, czy to jest tajemnica, jak się sprzedają książki w internecie, a poza nim? Bo to masz i tu. Nie jest tajemnica, ale
Głównie sprzedają się elektronicznie na Amazonie, co dziwne. Zdecydowana większość na Amazonie się sprzedawała, bo Amazon znowu się zorientował, że nie ma takiego języka jak polski. Kolejny raz i teraz znowu nie można kupić teorii portali. Ale można kupić drogę wojewódzką i się okazuje, że tam się sprzedaje dużo więcej niż papierowych, co jest bardzo optymistyczne. Z kolei mniej optymistyczne jest to, że w księgarniach internetowych polskich się mniej sprzedaje znowu elektronicznych książek niż papierowych ja sam sprzedaję. Więc ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Po prostu Amazon jest jedynym, który sprzedaje, czy co? No właśnie, Janek Fior ma taką teorię, że to jest jedyny sklep, znaczy, nie, to jest moje dopowiedzenie już jego teorii. No może inaczej, powiem to, że jest to jedyny sklep, który ci daje raporty zgodne z prawdą. Tak, znaczy mam mało wyszukane te raporty, ale są rzeczywiście. Tak, bo właściwie to są raporty niesprawdzalne, czyli jeżeli ktoś ci raportuje, że sprzedał tyle, a tyle książek, to nijak nikt tego nie sprawdzi. I jakoś wierząc w kulturę firm polskich, a amerykańskich, to powiem ci, że w tej hipotezie może być sporo racji. No ja tak, ja nie mam wątpliwości. Jakoś mi nie przyszło do głowy wątpić w wyniki. Aha, to by mogło wyjaśniać, dlaczego takie małe wyniki są? To jest hipoteza tylko. Tylko hipoteza, i wyłącznie hipoteza. Wierząc, że polskie firmy no, zawsze tutaj działały etycznie. Zawsze. Nie wiem. No, ale może inaczej. Należy brać pod uwagę w analizach również tą zmienną, która może nastąpić, ale być może jest to całkowicie nieprawda. No niemniej, okej, to wracając do twojego pytania. Czy stawiać na internet, czy stawiać na taką... Jak inaczej to nazwać? Nie wiem, na dotyk. Dotyk, na real, na papier. Żebyś se mógł pomacać. Taśmy. Żebyś se poszedł nogami i pomacał ręcami. Żeby ci sklepikarze mieli pracę, żeby w tym Empiku tam, którzy wystają za tymi ladami, których nie możesz znaleźć, ta informacja, która gdzieś biega po sklepie, nie możesz się do niej dobić, to żeby miała pracę. Czy weź gołą babę na ekranie, czy se dotknąć żywo? I tutaj raczej z wyniki wszelkie pokazują, że wszyscy ludzie wolą zobaczyć. No a co nie? No zobacz, ile jest ten pornoli, zdjęcia, ile jest prawdziwych kobiet. No, ile jest prawdziwych kobiet, w sensie gołych na ulicy? Mamy klimat taki, że to nie wystają na ulicy. No ale jakoś chętniej ludzie wolą tą panienkę z ekranu. Bo łatwiej. No właśnie, dokładnie, no właśnie. Ale fakt, no a to może sporo racji w tym, że... Ale ale pytanie znowu, no bo mamy naprawdę te problemy. Znaczy ja nie wiem, czy wy się zastanawiacie na tym, ale jakbyście się zajmowali przedsiębiorczością, to raczej się mało jest takich rzeczy, w których nie będzie tego dylematu, czy zacząć po nowemu, czyli zaangażować internet do tego, co robicie, czy olać to zupełnie i być na przykład szewcem i już. I tylko masz szyld na mieście, i już, i koniec. I najwyżej telefonu używasz, internet ci niepotrzebny do niczego. W większości będzie potrzebny, albo będzie trzeba decydować, gdzie się zaczynać reklamować. Nie? W tej panoramie firm teraz dzwoni za te 500 zł, żeby się umieścił wpis w książce. Tak, na przykład, bo ostatnio też ktoś nas zapytał, czy mamy płytę z nagraniami audycji. Tak, tak, tak. No i chodzi o to, że mi to do głowy nie przyszło, że ktoś mógłby chcieć płytę. Bo jakoś mam umysł nastawiony na ten internet, a no to wszystko się ściąga, no po co komu płyta? A on chce płytę. I dlaczego on chce płytę? Właściwie. No on chciał płytę, no nie, to powiedzmy to od razu, taki case będzie. Płytę z tego powodu, że po pierwsze, a można szybciej, o właśnie to jest jeden ze słuchaczy, który dzwoniących powiedział, że ma przede wszystkim, że nie musi tego ściągać po kolei wszystkiego, czy tam jakimiś automatami, czy coś. Miałby od razu tutaj, wrzuciłby sobie w aucie do odtwarzacza i by miał na przykład. Tylko musi na przykład 2 tygodnie czekać, aż poczta to dowlecze w okresie świątecznym. No pewnie, że tak. No, ale jak już szybciej? Ale jak już dowlecze, to wtedy ma. Nie musi spędzać ten. No okej, no jest to pewien rodzaj wygody. Może wygodą byłoby to, że byłby podział tematyczny, że stworzylibyśmy płytę, która miałaby podział tematów, że tutaj sobie posłuchaj takich audycji, 30 na przykład. Ale ty nie musisz wybierać, nie musisz się zastanawiać. Tym bardziej, że z tymi tytułami to różnie bywa. No, no nie wiem, to jest taki problem, pytanie. Czy chcesz jeszcze jakieś odpowiedzi z naszej ankiety, która się tam jakoś pojawiła? Co z tą legalnością? Po co zadałeś to pytanie właściwie? Bo to nie było tematem. Ale to wiesz co, ja z powodu tych różnych planów, które mamy na najbliższe tam tygodnie, miesiące, bo ja, jak wiecie, ja się, tak powiem, zwolniłem z innych projektów po to, żeby się zająć kontestacją
i tym wszystkim, które tutaj się jakby wokół kontestacji obraca i próbuje różnych rzeczy. Czyli chciałeś się dowiedzieć, czy jak zrobisz coś za 5000 zł, jakieś nagranie, to czy masz szansę z tego cokolwiek odzyskać, czy wszyscy to wezmą sobie za darmo, tak? No w skrócie tak, no powiedzmy sobie, było, może to motywacja była bardziej skomplikowana, ale, tak. Ale generalnie tak, no bo to jest takie pytanie luźne, tak, żebyście odpowiedzieli szczerze, czy tak jest, czy inaczej. Więc jeżeli chodzi o to, to tak szybko przelecę w takim razie. Czy kupujesz legalną muzykę? A to już było, tak? To już mówiłem o legalnej muzyce. To legalne gry i książki teraz. Przypomnijmy, że połowa słuchaczy czasem kupi coś legalnie, jeżeli chodzi o muzykę. O, czasem kupi coś legalnie. A 30% już tylko piraci. Jeżeli chodzi o gry, to piraci, co ciekawe, mniejszy odsetek, ponieważ 14%. Właśnie dlaczego? Chyba, że gry są tańsze trochę. Nie, bo jest łatwiej kupić. No i taniej. Muzykę kupić w Polsce oczywiście, legalną taką ten, no jest piekielnie trudno, a grę po prostu kupujesz i ten. Zatem pomijam, że w ogóle rzeczywiście, no. Modele biznesowe gier są dostosowane do internetu już w tej chwili. No, muzyka to jest trochę stary, taki old school trochę. No, że to jest o tyle dziwne, że przecież to muzyka jest łatwiejsza do zorganizowania w internecie sprzedaży. No iTunes to robi i zarabia dużo. No ale to dlatego, że ma połowę rynku komórek, wiesz, i odtwarzaczy MP3. No nie dlatego, że dlatego, że ta muzyka jest tania i wygodna po prostu i ludzie, co mają kombinać, ciągną sobie dolara, zapłacą i jest. To nie była tania muzyka, to w tej chwili ma abonamenty, nie? Ale to w momencie, kiedy jakby muzyka w Stanach Zjednoczonych zdobyła rynek, to ona wcale nie była tania. To dolar za utwór jest... To nie jest tanio. Jest tanio z tego powodu, że mówisz? Kupujesz płytę. Płytę, bo to nie jest marchewka, to nie kupuje się na wagę, tylko, przepraszam, kupuje się dla dwóch piosenek na płycie całą płytę. No tutaj tak. Człowiek kupuje te dwie piosenki i już. I dalej ma tanie. No true. Gry. Tylko piraci 15%, czasem kupi coś legalnie 40%, tylko legalnie kupi 20%, czyli tyle samo, co ciekawe, tyle samo muzykę, co gry kupi legalnie. To jest ciekawe, czy ci sami ludzie. To jest ten sam odsetek. No i w ogóle nie gra w gry. Co ciekawe, bo nie słucha muzyki 3%, a nie gra w gry 26%. A ten sam odsetek jest kupna z legalnych źródeł. Czyli jak już zrobię grę o firmie, to co? Połowa ukradnie, znaczy ściągnie za darmo, tak? 20% być może kupi. No, trochę więcej nawet, bo tam 20 do 30. Tak, no to tak. Będzie tanio, a jak będzie tanio? Bardzo tanio nawet? Nie wiem, eksperymentuj. Też nie wiem. No i... Fajnie, no. No poświęć, prawda, pół roku pracy i kupę pieniędzy, no i może eksperymentuj, no fajnie. No. A jakbyś zdecydował się zrobić książkę, to spiraci ją na pewno 2% ludzi. Niemożliwe, tak mało ludzi piraci książki. Nie ma gdzie ściągać książek może pirackich, nie wiem. Bo wiesz dlaczego? W Polsce jest ten szacunek do papieru jednak, to jest ta, wiesz, wiara w papier. Urząd, papier, dokument i ludzie nie piracą jednak książek. Co ciekawe, tu jest polaryzacja taka dosyć ścisła, ponieważ praktycznie nikt nie piraci, praktycznie nikt nie czyta, czyli jest tylko albo że kupi coś czasem legalnie, albo że tylko legalnie. I tu jest po połowie praktycznie. Czyli jak jest z książką, to masz dużą szansę, że ją sprzedasz. Czyli piszmy książkę, nie wydajmy czego. Muzyki to w ogóle nie, to w ogóle muzyki, a grę to cholera wie. Taki jest wniosek z dzisiejszej audycji. Dobrze. Ja dziękuję wszystkim tym, którzy jednak chcą za pracę, tych, którzy się napracowali, zrobili muzykę, książkę albo grę, że chcą im zapłacić w ogóle, że w ogóle mają taki pomysł, żeby im zapłacić, bo tylko dzięki nim są tacy, którzy to jeszcze robią. To myślisz, tak też tak moralizować czy przekonywać? Nie, no czy naprawdę jak? Nie. No moralizuję sobie, a co by nie? No przecież tak jest, to jest prawda. To pytanie, czy zmienisz, zmienisz ich zachowanie, czy nie? Czy zmienisz ich tym zachowanie, tak. Czy należy jakoś inaczej? Uświadomię tym, że za każdym razem, kiedy coś za darmo ciągniesz, to działasz, znaczy robisz to na koszt kogoś, kto zapłacił, więc to nie ma naprawdę za darmo niczego. Ja nie wiem, ile razy trzeba ludziom wyjaśniać, że nie ma darmowej zupy, nie ma darmowej służby zdrowia i nie ma darmowej muzyki, ani nie ma darmowych gier, bo zawsze ktoś za to musi je zapłacić. No i to można sobie to oczywiście tam teoriami, że się należy, że tam powinno być za darmo, ale nie będzie nigdy za darmo, to jest takie wierzenie w czary, no. Zawsze ktoś się narobił, napracował. Ja przypomnę nasz system, który wprowadziliśmy kiedyś, tam antypiracki, jak pamiętasz, na początku. Mm-hmm.
gdzie to dawaliśmy, to jest taki jeden był z naszych pomysłów, z naszych, z moich, bo to był mój pomysł. Pomysł właśnie, żeby ludzie nie piracili płyt naszych, to był taki, żeby do każdej dołączać się kartę z takim numerem specjalnym, każdy miał indywidualny numer i potem na ten numer powołując się miał wstęp do takiej społeczności, dodatkowych materiałów i takich innych rzeczy. No dalej ma tak. I no, taki był pomysł, żeby no, żeby właśnie, no okej, okay, ale to jest jakieś kreatywne rozwiązanie. Oczywiście to więcej musiało kosztować. A no, tu się nie zgodzę osobiście. Nie zachęcił tak bardzo znów. To się nie zgodzę. Nie zgodzę się z tobą. Ale nie mamy danych, które miały porównać do sytuacji takiej, gdyby ich nie było, więc nie wiadomo. Adama mamy, który szumi nam tutaj we tle. Cześć Adam jeszcze na koniec. Cześć Hugo, cześć Martin. Dzień dobry. Taka myśl mnie naszła, jak Martin stwierdziłeś, że no nie wiadomo, czy warto w ogóle pisać grę, bo kto ją w ogóle kupi przy takich statystykach. 20%. Tak, to wydaje mi się, że jakby nie masz co się bać, jak zrobisz tą grę tak, jak, że tak powiem, jakie miałeś postanowienie, to target masz całkiem niezły, bo tak jak rozumiałem, to chciałeś zrobić taką grę, powiedzmy, w stylu przygodówek z lat 90., końca lat 90., coś takiego, tak? Taki... No to targetem będą ludzie, którzy wtedy mieli po 15 lat, tak? Czyli teraz, daj Boże, sporo z nich ma pieniądze. No tak. Bo myślę, że z tych, co piratują, to większość to jest, powiem ci tak, może prosto z mostu. Ja obecnie się zaliczam do tych, którzy w większości słuchają muzyki z płyt, które praktycznie wyłącznie z płyt, które kupiłem. Tak samo, jeżeli już rzadko gram w gry, za nie płacę, ale nie było tak, jak miałem 15 lat, tak, czy tam 17. Mhm. Więc jakby target masz dobry, także się nie zniechęcaj do gier, bo to będzie właśnie tacy tam 28-30-latkowie. To jest zachęcające, rzeczywiście, tak. No to zapomniałem o tym. A właśnie, tu mi przypomniałeś w sumie teraz, Adam, bo ja powiem taką historię, bodajże chyba z biografii tego, ze Steve'a Jobsa, który właśnie wprowadzał wtedy iTunes i tak dalej, te piosenki za jednego dolara, bo z tego, co jemu w statystykach wychodziło, nie chcę teraz skłamać dokładnie, ale tak plus minus znalezienie jednej konkretnej piosenki w sieci dla takiego użytkownika przeciętnego kosztowało go to 12 minut, z tego co pamiętam, lub coś takiego. Więc Steve Jobs posługiwał się takim argumentem tam na swoich prezentacjach, że dużo taniej jest ściągnąć z iTunes i zapłacić, niż szukać na własną rękę, ponieważ wasza robocza godzina na pewno jest droższa niż 7 dolarów. No, to jest w sumie całkiem sensowny argument. Też a propos, dlaczego wolę ja na przykład osobiście mieć fizyczne płyty niż MP3, bo MP3 zawsze gdzieś się zgubią, coś jest gdzieś tam, powiedzmy. MP3 sobie stosunkowo, znaczy płytę stosunkowo łatwo sobie zripuję na MP3 na przykład, jak będę chciał ją koniecznie tam na jakimś odtwarzaczu czy coś. A tak same, nie wiem, kupione, no zauważyłem, że bardzo łatwo jest mieć bałagan, tak? Więc w tym sensie jest lepiej mieć wiele rzeczy na fizycznym nośnikach. Może to też kwestia tego, że już tam, no ja jednak mam 30 na karku, więc trochę jestem... Jakby nie urodziłem się w internecie, tak? Jak to? Ja mam 30 na karku i się urodziłem w internecie. Aha, no, okay, ja jestem... Okej, okay, no może nie urodziłem, dorastałem, okej. Okay. No ja mam jeszcze pół karku więcej. Ale nie, to jakoś ja mam osobiście takie doświadczenie, że częściej mi się gubią płyty, jak się przeprowadzam już tam po raz któryś z kolei, niż te, gdy naciskam ze Steama, nowy komputer kupuję, daję download, on mi za tam 3 godziny mam wszystkie kolejne gry znowu na dysku. 3 godziny? Ja mam za 3 tygodnie. Tyle mam. No gier. Wiesz, to nas różni. Ja mam tylko dwie gry, wieczorem 3. No to tu mamy różne doświadczenia. No ale okej. Okay. Także podsumowując, Martin, nie zniechęcaj się. Dobra, to był masz dobry. A. Dzięki. Cześć, na razie. Dzięki wielkie, to był Adam. Nie zniechęca się. Nagrywaj te płyty, nagrywaj. Wbrew wszystkiemu, wbrew temu, że nikt nie kupuje, wszyscy piracą. Ja nie, piracą ci książki, piracą. W momencie, kiedy, okej, okay, już jakby nie jestem, rzeczywiście to tam, załatwiacz się nazywał. Bytetier mówi, że byłem menedżerem, to się nazywał załatwiacz. Tak go tak nazwaliśmy. Załatwiłeś nasz interes. Dlatego. W momencie, kiedy byłem załatwiaczem, czyli powiedzmy się tym tam opiekowałem, to no, monitorowałem to, czy ktoś cię piraci.
I praktycznie poza tam dwoma, trzema przypadkami, kiedy czy się coś się tam gdzieś się pojawiło, to nie było piractwa. No tak, to dziwne, nie? Trochę. Znaczy, bo to nie była taka popularność, żeby znowu piracić. Wychodzi na to, że jak osiągniesz sukces, to cię dopiero piracą. A... Jak chcesz Tomasza Żółtko, okej, bo szukałem swego czasu, chciałem kupić naprawdę, tylko chciałem posłuchać sobie teraz, a kupić dopiero mi przyjdzie ta płyta tam za tydzień, nie? Tomasza Żółtko sobie poszukać. No nie ma, nie ma w ogóle tak. W sieci, nikt nie ma. Nawet nie można kupić przez internet, już nie mówiąc o piractwie. Jakiś wniosek? No dlatego nie ma piractwa, no. No. Nie sprzedawaj, to nie będą piracić, no to jest wniosek. Jeszcze to jeden słuchacz. Nie rób nic, nie wiesz, stój w kolejkach. A i ty jak to zrobisz, to będziesz siedział. Negatywne podejście do życia, teorie spiskowe. Dobija się słuchacz od dłuższego czasu, więc jeszcze odbierzmy na sam koniec. Cześć, jak ci na imię? Jeszcze, Maciek, ostatnio tak strasznie narzekać na piractwo. To Martin narzeka. Jak to strasznie? Wiecie co, tak jak mówi Janek, Polska to jest kraj dziadów. I to dopóki to nie będzie jakiś pieniędzy w tym kraju, to tak będzie. Jak chce wydawać i zarabiać kasę, to nie wydaje, nie wiem, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, tam ludzie mają pieniądze i nikomu się nie chce ściągać pirackiego, tylko woli sobie kupić. Natomiast w Polsce, gdzie na taką płytę trzeba przepracować 2 albo 4 razy dłużej niż na Zachodzie, to tak się dzieje, jak się dzieje. A no właśnie, a to jest w sumie niegłupie, powiem ci, bo to rzeczywiście wartość czasu twojego w Polsce jest dużo niższa, wobec tego ludzie wolą sobie często ślęczeć i szukać właśnie przez te 15 minut tej jednej płytki, znaczy tej jednej tam piosenki czy płytki, zamiast po prostu natychmiast wpisać w wyszukiwarkę, nacisnąć ściągnij i mają ją ten. Nie, bo czas się tutaj jest mało warty. Ale to Hugo, to jest kwestia mentalności, a nie prawdziwej wartości czasu, bo ludzie wolą sobie pojechać na drugi koniec miasta do sklepu, bo tam mają o 5 groszy taniej rzodkiewkę i wrócić. I nie myślą, że na bilet wydali i ich czas jeszcze kosztował. Albo benzynę, no tak. No albo benzynę, no właśnie, no to... No, to okay. Pytanie, gdzie jest źródło? Czy jest... Inaczej, co z czego wynika? No to są takie typowo polskie absurdy. Ja w innych częściach świata czegoś takiego nie widziałem, takiej mentalności tak samo. Nie wiem, może to w przyszłości się zmieni, natomiast na dzień dzisiejszy to jest tak, jak jest. No, wszyscy kombinują, ponieważ w inny sposób się nie da. Raz mówi na czacie, że tyle, że zakupiona płyta w iTunes, muzyka w iTunes, nie jest na własność. No więc ja odpowiem, że zakupiona muzyka gdziekolwiek nie jest na własność. No i nie powinna być własnością jest tego, kto ją napisał. No to on napisał, to on jest właścicielem. Tego, czy powinna, czy nie powinna, to jest kwestia indywidualnych umów pomiędzy jakby sprzedawcą i kupcem. Tak no, ale nie mniej, no jak kupujesz płytę, to ona też nie jest twoja. Tylko to jeszcze o to chodzi, że jak się taką muzykę w iTunes, to później jest kłopot z przenoszeniem tego. Bo na przykład jak się ma zwykłą płytę CD czy winyl, to nie ma problemu, żeby to przetransportować gdzieś, czy nie wiem, czy komuś to dać, sprzedać, natomiast jest kłopot fighting. No tak, to jest minus trochę, że to jest trochę zorganizowane jeszcze tak. Ale jest parę innych sklepów również. No będzie, no, możliwość będzie, no to dopiero się tworzy ten rynek. Nie tylko iTunes żyją. Czy problem jest w ogóle z książkami jest trudny, ponieważ żeby je przenieść, to trzeba mieć wiele kartonów na przykład. Dlatego, o właśnie, jako że powiedzieliście to, ja właśnie sprzedaję połowę swoich książek właściwie, jeżeli nie 2/3. W naszym blogu na stronie kontestacja.com tam jest link i tam za parę naście godzin się, czy parę dziesiąt godzin się skończy aukcja w ogóle. Jeżeli chcecie książki kupić, te, na których ja się wychowałem, to tam sobie możecie je kupić, bo właśnie już nie chcę ich przenosić w kolejne miejsce. Małe książę? Oj tam. No, także dzięki ci wielkie, Maćku. Aż pojechać kolorowanki. Małego księcia tam nie znajdziecie, ale na przykład znajdziecie Rothbarda, znajdziecie Misesa, dużo książek. Na tym się wychowywałeś? Rany, to wiele wyjaśnia. To wyjaśnia tą socjopatię. No, na czym się Korwin Mikke wychowywał? A Korwina też tam jest parę książek. O, jest. No, ale to Korwin się na swoich własnych książkach wychowywał. O właśnie, to czekaj, zanim skończymy audycję, to jeszcze się posłużę tutaj takim jedną rzeczą. O, jest ile osób dzwoni. Ja nie wiem. Super, to... zawsze jak się kończy, to wszyscy nagle chcą coś powiedzieć. Nie? Dziwne, nie? No fajnie.
No bo, no, ale to okej, to wam polecam te książki. Nie, tak już na serio, bo są naprawdę fajne książki, także po prostu mi się już... To klienci dzwonią. Ja już je przeczytałem w większości i już ich po prostu nie chcę trzymać, a wam się mogą przydać, więc dałem od złotówki, więc niech się tam toczą. Co ciekawe, jest kilka, najciekawsze książki mają najmniej z tych zgłaszających się. Na przykład Narodzony na nowo, genialna książka, a nikt jej nie chce kupić. Taki... Kwestia marketingu. Moich też nie chcą. Taki Ironizator. To jest fantastyczne czasopismo. Thriller polityczny oparty na faktach. Ironizator? Tak jest. U Nixona. No. No nie wiem, chcesz jeszcze kogoś odebrać, czy już chciałeś iść? Tak, jeszcze po chwileczkę chcę posłuchać. Dobrze, to proszę cię bardzo. To mamy Derwanowa, cześć. Jesteś z nami na antenie, możesz teraz powiedzieć, co ci leży na sercu, czy piracisz, czy nie. Czy jesteś w tej grupie, która czyta na papierze, czy w internecie? Nieśmiały jest trochę. O, czekaj, jesteś, tylko jesteś strasznie cicho. Możesz się troszkę podgłosić. O, teraz jest lepiej. Łukasz z tej strony. Cześć, Łukasz, dawaj. Witam, witam. Ja chciałem powiedzieć, że no jest to, myślę, taki jest jakiś problem, bo nie ma takiego w Polsce wyczucia jeszcze tego prawa własności w ogóle, bo ja tutaj mieszkam u księży Sercanów, prawda? Mhm. I czytam informacje na lodówce. Uprzejmie prosimy o nieściąganie dużych plików filmów z internetu w ciągu dnia, szczególnie poprzez torrenty. Polecamy robić to nocą, aby nikomu nie przeszkadzać w normalnym korzystaniu z internetu. Dziękujemy. Dobrze, takie dam na osiedlu. Prosimy nie kraść samochodu w nocy, bo włączają się alarmy i ludzie chcą spać. No w tym sensie. No, bo prosimy polewać ciekłym azotem. Torrenty to jest przeważnie. Wiąże się z tym ożakadaniem autorów, prawda, z ich dzieł, ich praw własności. Prosimy nie bić Żyda na klatce schodowej. Pokrzyczy. Prosimy to robić na ulicy. Prosimy gwałcić tylko z kneblem. Cofam. To nie było cofam. Tak. To socjopata. To już socjopatia wychodzi. A też jakieś tak dziwnie jest, bo ja sam pamiętam się tak, jak pozbywałem się tej piratki mojej kolekcji, że tak powiem, to... Na przykład bardzo mi było szkoda Pro Evolution Soccer, jak tam musiałem tą pierwszą część tam połamać tą płytę, bo tam piracka była i tak przekonania mi się zmieniły, prawda? No, pamiętam właśnie, przeżywałem. Ty, bo teraz zejdzie na prawa autorskie, wszystko na tam majątkowe, a to nie o tym miała być audycja dzisiejsza. Już gadaliśmy, mieliśmy o tych prawach już kilka audycji chyba. Będziemy tak wracać nimi. Jak chcemy podgrać atmosferę, to powiemy piractwo i wtedy się zacznie. No, że dzięki ci wielkie, Maćku? Łukasz, okej, okay, sorry, za dużo tych Maćków dzwoni ostatnio. Dzięki ci wielkie, Łukasz, za ten głos. To w sumie za ładne było dosyć. Ojejku, dobre. Ojcowie Salezjanie, tak? www.kontestacja.com, to jest nasza strona. No to jest takie radio, gdzie no, można ściągać audycje nie na żywo, tylko za darmo. Można ściągać. Można i nie ma problemu z tym. Można tak wysyłać swoim znajomym, możecie umieszczać na jakieś wrzucie, na YouTubach, na Vimeach, na gdzieś indziej. Na przykład, świetnie wychodzi, jak bierzecie audycję, wklejacie zdjęcie autora i puszczacie na przykład na YouTubie. Wtedy dużo więcej osób na przykład woli ze zdjęciem sobie słuchać takiej audycji. Nie wiem dlaczego, może ludzie wolą też patrzeć na czyjąś gębę w czasie lubią słuchania. Więc jeżeli na przykład chcecie komuś zrobić dobrze, jakiemuś autorowi, to po prostu spiraćcie jego audycję i po prostu tak wrzućcie na swoim kanale. O, spirać mnie, spirać. Spirać mnie. Jako zemsta za to, że tutaj antypiracki taki jestem. Nie wiem, jak cię przeczytać. Cześć, witaj. Cześć, Kamil. Cześć, Kamil. Ja mam teorię dotyczącą tego, dlaczego ludzie nie piracą gier komputerowych. Wydaje mi się, że chodzi tutaj w dużej mierze o tryb multiplayer. A, właśnie. To, czego nie ma, jeżeli spiracisz tą grę, chyba że na LANie czasami, ale nie wszystkie gry też. Czy piracą, także... bo się nie piracą, bo się nie da, inaczej mówiąc. No tak, jak chcą sobie razem pograć w dużych grupach, no to albo Hamachi, czy inne rozwiązania, albo właśnie kończy się na właśnie oryginale. Czy wtedy się płaci po prostu nie za grę, tylko płaci się za możliwość gry w trybie multiplayer. No dokładnie, także wystarczyłoby tutaj sprzedawać książki, w które można grać z innymi ludźmi na przykład. No nie? A ja mam takie pytanie laika, bo ja trochę jestem nie w temacie, bo nie jestem programistą, ale dlaczego nie można grać na pirackich serwerach w multiplayer? To jest jakaś przeszkoda? Można, są też takie. Sprawdzają klucz po prostu, który masz wpisany, jest przepisany do twojego tam konta.
Znaczy w ogóle trzeba na konto jakieś. Ale nie, chodzi o to, że można sobie lekko spirać, znaczy no, zhakować grę i zhakować serwer, postać własny i chodzą takie serwery, takie lewe i no tylko, że to nie ma wsparcia producenta i nie ma nowych, nie dochodzi tam nowy cały czas, no tam misje, nie misje, różne takie dyrdy mały, tylko to społeczność nad tym czuwa, społeczność wiadomo, że no nie jest tak efektywna jak firma i nie trzyma porządku tak bardzo jak firma, no więc ostatecznie się opłaca. No, czyli jedno, czyli to praktyczne, okay, no to tak, praktyczny to, sposób. To nie ma najmniejszego sensu, Martin, żebyście jakoś apelował, zastanawiał się, czy ludzie nie kradnicie mnie, na przykład tak, tak dalej, tylko po prostu trzeba się zrobić taki system, który się będzie bardziej opłacał, czyli to, co zrobił Steve Jobs i opanował połowę rynku amerykańskiego i tam jedną czwartą światowego. Ale to nie jest rozwiązanie przeciwko jakiejś mentalności ludzi, żeby po prostu czegoś uniemożliwić. Bardziej bym, znaczy, bo nie proponuję, że lekarstwem, powiedzmy, weźmy sobie kradzież samochodów. Lekarstwem przed, znaczy, żeby zapobiec kradzeniu samochodów, trzeba wszystkie przywiązywać jakimiś tam tytanowymi rzeczami do słupów i już. Albo otrzymać strażnika koło nich i nie będzie problemu w ogóle. No ja mówię, że daj będzie problem, bo to nie o to chodzi. Ja bym chciał żyć w społeczeństwie, gdzie się jakichś zasad ludzie trzymają, bo jest wszystkim łatwiej wtedy. Nie trzeba pilnować roweru gdzieś tam w Szwajcarii, bo ludzie nie kradną tych rowerów, a trzeba ich pilnować w Polsce, bo ludzie jak nieprzywiązany, to se wezmą. No w Holandii podobno też tak jest, że jak jest nieprzywiązany, to se wezmą i pojadą to dalej. No, ale no to... ja bym wolał mieszkać więc w takim miejscu, gdzie se nie pojadą, bo bym wolał mieć jakąś taką pewność, przekonanie, że wrócę sobie tym rowerem. No ja też bym wolał, wiesz, być bogaty i przystojny i... No w sumie no, jestem, nie? Ale my, żeby być, ale... chcemy zrobić bogatego i przystojnego. No nie, ale okej, okay, ale to po co, wiesz, mówić o abstrakcyjnych rzeczach, zamiast się skupić na praktycznych? Ale to są praktyczne, no, to praktycznie okay. Chcę móc zostawić rower. No nie, masz Steve'a Jobsa, który praktycznie uczynił zmianę i masz Lechowicza, który po prostu wierzy w to, że zmieni, ludzie zrobią tak, co im się nie opłaca. No to po tylko... co to radio robimy? Opłaca się. No. Opłaca się na dłuższą metę, opłaca się żyć w kraju, gdzie wszyscy się umówimy, że nie kradniemy. No ale to zrobisz tylko taką rzeczywistość wtedy, kiedy to ludziom się będzie opłacać, a no nie... Niekoniecznie. Będą tak no niekoniecznie. Myśleć. Moralność nie dlatego jest moralnością, bo się opłaca, albo nie widać tej opłacalności na pierwszy rzut oka. Ludzie są moralni, bo ich tak wychowano, bo mają takie przekonanie. No nie wszystko się opiera na opłacalności, a już na pewno nie takiej bezpośredniej i od razu. Nie zawsze, nie musi tak być. Hmm. Masz jakieś zdanie, Kamil, na to zdanie? Znaczy, jakieś zdanie na ten temat? Konkretne pytanie, jeszcze raz, bo się wyłączyłem. No, czy ludzi się da przekonać, może inaczej. Jakby to zadać, tak prosto pytanie, Martin. Że ludzie będą, Hugo twierdzi, że ludzie będą robić dobrze tylko wtedy, kiedy im się to opłaca, a ja mówię, że nie muszą, niekoniecznie będą robić dobrze tylko dlatego, że im się to opłaca. O, to jest tak. Tutaj są różne wymiary opłacalności, mamy finansowe, ale też inne. Ktoś ma poczucie takiego, takiej opłacalności, no nie? Na przykład. No. Jak na przykład całe to wasze radio właśnie. Ja tam jakieś małe dotacje, bo małe mogę aktualnie, ale jakieś tam wczoraj na przykład wrzuciłem, bo na przykład bardzo zainspirowały mnie nagrania jednego z kontestatorów. Można reklamować. No i to było z poczucia, bo nie musiałem, mogłem sobie pościągać wszystkie te MP3-ki. A którego? Nawet, które? Którego kontestatora? Co ci się spodobało? Andrzeja Burzyńskiego. Podobały mi się ostatnio. Oczywiście, bo was dwóch przyznam, słucham cały czas. I tak sobie badam tutaj szerzej trochę horyzonty, kto ma co ciekawego do powiedzenia. No widzę, że są fajne różne audycje. Także fajna rzecz. Okej, okay. No i jest jakiś argument. Dzięki ci wielki, Kamil. To był Kamil w kontestacji. No fakt, że jest 800 sponsorów mamy w tej chwili w bazie, którzy no absolutnie, absurdalnie bez sensu teoretycznie z mojego punktu widzenia, ponieważ dlaczego miałoby im się opłacać dawanie pieniędzy tak? No bo bezpośrednio im się to nie opłaca, bo tracą pieniądze, nie? Ale mają... Ty masz jakieś naprawdę socjopatyczne podejście, że w ogóle no to nie właśnie. Rozumiesz ludzi. No i stanów alternatywę do tego. Jak Korwin. No, dawaj. A ty bądź jak... Jak człowiek, no. Jak to? Normalnie, policja to wróg. Ludzie robią tylko to, bo im się opłaca. A kurde, żonę. A ostatnio mnie policja tak wkurzyła, że... A, dobra. No mnie też wkurzała większość życia, ale ja nie opowiadam głupot, że to tylko ten, no sami tam tylko fiuty i nic więcej. Żaden nigdy nie pomógł w Polsce. No rany. Ja tak nie mówię. No to było w ostatnim. Nie mówię, że fiuty. No nie, tylko że nie pomógł. No.
Nie, ale rzeczywiście znaleźliśmy jednego, który tak zrobił. Znaleźliśmy, ja znalazłem. No kurde, jedno było wezwań na policję i było w sumie, wszyscy byli w miarę normalni, fajni, ludzko się zachowywali. Nie, ale... nie, albo trafiasz na takich, albo... No, wiesz, bo we wszystkich spotkaniach twoich no. z policją jest jeden element wspólny, wiesz no, jaki? No, no. Ty. No, ale poczekaj, skoro jesteśmy takim, odbiegliśmy troszkę od tematu, ale jest to no, wciąż dosyć blisko. Jak ja miałem to spotkanie z policją wtedy, kiedy mnie wezwali na świadka chyba w sprawie tego komentarza, który obraża naród polski. Poważnie, tak, takie było oskarżenie. No i ten tam policjant taki zdegustowany, że on musi na takie pierdoły ten, odpowiadać i tak dalej, okej. Okay. No, ale w czasie przesłuchania mojej osoby skromnej odbierał kilka telefonów. No i telefony były takie, że aha, ile? 100 litrów spirytusu? Tak? Gdzie? W garażu i w samochodzie. Aha, ale mówisz, to nie jego. Okej, okay, no śmiejmy się z tego, nie? Ale generalnie to... Jakie mają problemy? No, no właśnie, to nawet ta policja, która, wiesz, tutaj jest zażenowana w moim przypadku, no wiesz, no tutaj jakby też działa ingerując w wolny handel człowieka, który na przykład chce sobie spirytusem pohandlować. To też no, robi, ja, też to szkodę czyni. No, przecież nie wiesz, co powiedział, jak się skończyła sprawa, no. To myślisz, że oni mają jakieś inne zajęcia? Że rzeczywiście tych morderców tylu tam tropią? No i co, no pogadaj tak na żywo z paroma, to zobacz, to trochę inaczej wygląda, no robią to, co muszą, albo no wiesz, to co tam, no są w tej pracy jednak, to ją robią, ale mają tam trochę swobody, no wiesz, można tam różne rzeczy robić, tylko głośno o tym nie można za bardzo mówić, no więc niektórzy próbują być, zrobić tak dużo, jak się da w sytuacji, w której są, bo albo ich nie stać, nie wiem, moralnie, żeby się z tej sytuacji wyrwać i zostać kimś tam innym, albo uważałem, że mogą się tam przydać, albo no, z różnych tam powodów. No, że, to jest twoje przypuszczenie, czy to jest twoje doświadczenie? To jest moje doświadczenie. To są moje rozmowy z tymi ludźmi. A przypuszczenie się z tym zresztą zgadza, no to chyba dosyć jest logiczne. No, no są ludzie, skąd się tam wzięli, urodzili się, gdzieś tam mieszkali, mają jakieś przekonania, mają podejście do innych ludzi, wiedzą, że są inni ludzie. No nie róbmy z nich potworów, rany. Tak samo jak ci tam agenci SB też się tam wychowali gdzieś i też te 500 tysięcy ludzi, którzy tam było, wiesz, w Ubecji, to też ma ludzkie uczucia wszystkie. No Kaczmarski śpiewał taką piosenkę, nie? O Ubeku biednym. Tak. Nie, zomowcu, tak. Opowieść pewnego zomowca, tak. To możemy, Ale trzeba przyznać, że z jego perspektywy wyglądał inaczej świat, nie? Nie, no wiesz, świat jest skomplikowany, o to mi tylko chodzi. Jeżeli tutaj znajdziemy jeszcze w czasie, to może pójdziemy na koniec jako podsumowanie. Co wynika z naszej audycji? Godzina 22.42. Dzisiaj... Czy przejść do internetu, czy nie? I czy internet to jest podziemie, czy to jest jakaś rzeczywistość? No więc z ankiety, przynajmniej tej bardzo niereprezentatywnej ankiety 130 osób w tej chwili już, wynika nam, że internet, że po pierwsze nasi słuchacze czytają książki, co jest wielkim objawieniem. O, czekaj, reklama puści teraz się, nie. A co pan tam mieście? Jakiś drogi sprzęt? Podło. Telewizor Samsung na cyfry. Kurde, pieprzony YouTube. Dobrze. Dobra, ten. No była przerwa na reklamę, bo to musimy z czegoś żyć. Ale już nie będzie piosenka na koniec. Okej, że czytają książki, a... Tak, bo zgubiłem wątek teraz. Aha, właśnie. No, że generalnie życie toczy się w internecie. Już tutaj, u nas. To właściwie już nie istnieje tradycyjna forma konsumowania mediów, muzyki i tak dalej. Ona właściwie już teraz wymiera. I właśnie nie ma sensu niczego robić poza internetem praktycznie, jeżeli chodzi o naszą grupę docelową. O, tak powiem. Grupę docelową powiem, marketingowo. No, czyli książki papierowe to u nas nie będzie, tak? A bo mieliśmy książkę pisać. Nie no, będą. E-booka może? No chyba tak. No, jeszcze w nowym roku reaktywujemy taki, może mogę powiedzieć, że Milioner Magazine chyba Kamila reaktywuje i w nowym roku się też pojawi. No i też nie będzie miał formy papierowej. Przynajmniej w Polsce nie będzie miał. Ale za granicą ktoś być może wyda to również w formie papierowej. Właśnie dogadujemy warunki. No wiesz co, jest coś takiego, że rzeczywiście jakiś mam odruch taki dziwny, że ja sobie zaprenumerowałem jakiś rok temu przez Groupona magazyn Film, nie? No i tam jest płyta, to jest z filmem, ale przychodzi taka, wiesz, śliski papier, taki magazyn. No i tak sobie to biorę do ręki i tak jakoś mi się nie chce czytać, jak to jest na papierze. Bo to jakoś dużo tekstu, ten papier taki.
Wolę w internecie, nie wiem dlaczego. No. Co jest ze mną? Chory jestem. Ale płacisz w internecie za teksty? Nie, ale mogę zapłacić, na nie o to chodzi. No nie płacę, bo... No właśnie. No bo nie ma dobrych. To... No jak to nie? Może bym zapłacił, ale za co miałbym płacić właściwie? No za to samo, co w papierze, tylko że na komputerze. Aha, za to samo. A to... jakoś też nie. Na przykład... Właściwie ja w ogóle nie chciałbym tego. Na przykład przypuść. Magazyn Forbes się ukazuje w dwóch wersjach. I ja wciąż z przyzwyczajenia, z tego samego przyzwyczajenia, dla którego inni wpisują onet.pl zamiast interia.pl, to ja też, jak przechodzę koło sklepu tam Empiku, czy tam innego kiosku ruchu, to kupuję sobie nowe wydanie, czy na stacji benzynowej, nowego Forbesa, tylko dlatego, że on tam mi się rzuca w oczy, że patrzę, kupuję benzynę, a tam o, nowy numer, to kupię. Tylko lemingu, dlatego. Lemingu. A w internecie nikt mnie nie informuje. Hej, nowy numer. Aha. Bo tak to bym kupił tutaj. Chyba. Nie wiem zresztą tak naprawdę. To jest, nie wiem, analiza moich jakichś tam odruchów. Strasznie dziwni ludzie są. Tacy w ogóle nieracjonalni jacyś, nie? Hmm? No, a ty tu mówisz o opłacalności, no. No wiesz, niektórzy zbudowali na tym swoje wielkie imperium. Na tym irracjonalności ludzi, nie? Na tej, no albo opłacalności częściowo. No właśnie to jest pytanie, czy Steve Jobs, taki banalny przykład, czy zbudował swoje imperium na przykład na opłacalności typu na przykład tych 12 minut, czy na emocjonalności dlatego, że nie wiem, że ładnie wygląda komputer? Chyba był po prostu, rozumiał, że człowiek jest człowiekiem i jakie ma potrzeby ten człowiek, a i łączył nie to analizował i to. Liczby. I łączył to i to. Łączył tak, to i to. Czyli nie oddzielajmy tego, tak? Czyli internet z ludzką twarzą. Społeczny internet. Społeczny internet, kolejki internetowe. Ja chyba wiem, jaką grę zrobię. Stanie w kolejce. Tel, słuchaj, ale skoro tak nudna... Dobre to jest. Skoro tak nudna gra jak Farmville osiągnęła taką popularność, to zróbmy grę Stanie w kolejce. To ona będzie hitem. Co, a gra narodowa jest ciekawa? Myślisz? Jakoś szczególnie? No, dużo ciekawsze. Ma tylko dźwięki. Właśnie mógłbyś na koniec zagrać w grę, żebyśmy wszyscy usłyszeli pyr. Nie włączy mi się tam reklama jakaś. Nie? Nie, tam nie ma reklamy. Także jak ktoś jeszcze nie widział tego, to nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby mu w ogóle podsuwać. Ale może raz warto zobaczyć. No to trochę ryzykownie w głównym wydaniu kontestacji, bo tutaj są raczej poważni ludzie. Jak, no jak Byte Eater, jak widać na naszym czacie, to tak. Są poważni. Lecisz, słyszę. Lecę. To z gry dźwięki. To co? Na drugą nóżkę. To pilot. To postaram się dolecieć do końca pierwszego tego, żeby wam pokazać. Gdzie my kurwa w ogóle jesteśmy? Ja rozpoznaję ten głos. Ale odgłos dźwięku silnika jest znaczący. Chyba wylądowałeś, nie? Brawo. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Teraz to na pewno wylądowałeś. Dobra, to wystarczy. Ja przepraszam, że nie mogę tutaj głośnością za bardzo operować, ale to była gra komputerowa. Gra narodowa.pl, nie, czy com. Gra narodowa.com, czyli gra... .pl to by długo nie pobyła. Gra.narodowa.com, stworzona przez... Trudno powiedzieć kogo. Trudno powiedzieć kogo, ponieważ nikt się dotąd nie przyznał do autorstwa tej gry. Nikt. Ale no może kiedyś się przyzna w swoich wspomnieniach, jak przedawnienie go obejmie. Ale jakbyście chcieli pograć, to możecie tam się właśnie zalogować. No być może tam będą inne gry, na przykład Stanie w kolejce kiedyś. No jeszcze ja chciałem namówić tego autora, żeby zrobił ryzykowną grę. Dobre, dobra nazwa. Ryzykowna gra? Rewelacyjna. Dobra nazwa. I to boję się pytać, jaką fabułę byś podsunął autorowi. Ale kolejki, no to już to było. Tak. A to można tryb multiplayer na przykład zrobić, żeby sprzedawać miejsce w kolejce, albo nie wiem, albo wymieniać się. Ja po mieszkania, a ty po wędlinę? Po mieszkanie może. No, nie wiem. I jakieś prowokacje na czacie są, to absolutnie odrzucam jakieś wszelkie sugestie co do autorstwa. I każdy może mieć opinię, jaką chce, ale... To jest wolne radio. Nikt tu jej nie będzie potwierdzał, ani przeczył też. Przypomnijmy, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, jak tylko
znajdę ten przycisk. Gdzie jest ten przycisk, który się nazywa cenzura? To zanim go znajdę, to odbierzmy ten jeszcze... przycisk, cenzura? Odbierzmy jeszcze Markę. Marka. Cześć, Marek. No, witam cię. Dzień dobry, co nam powiesz? Chciałem zobaczyć, że pomysł z kolejką jest taki trochę już zużyty. Czemu? Była już taka? Taka gra? Jest taka gra planszowa. Statystyk. Już ustaliliśmy, że w internecie tylko jest świat. Już, 40% tak? Ten gra tylko w planszówki jeszcze. No to ja się mieszczę w tych 40% również. Właśnie bardzo dużo osób ściąga w planszówki. To fakt, że tutaj jest na te reprezentacje. Jakbyśmy robili grę, to można się zastanowić jeszcze nad planszówką. Co, mówisz, a wiesz, ściąga? Co, tą grę, kolejka? Gra, kolejka, co? Proszę? Jest, a wiecie, kto ją zrobił, tą grę, kolejkę? No dawaj. Nie, IPN. A było tak, fakt, była taka sytuacja co kiedyś. Co ty mówisz w ogóle? Tak. No, mam ją w domu, więc... I fajna? Polecasz? Tak, polecam. Bardzo fajne jest. Z SS-em ostatnio graliśmy. Tylko się stojąc w tej kolejce? No, stoi się w kolejce i trzeba listę, trzeba towary. 48 godzin grali. Ale po co grać w tą grę, jak masz prawdziwe kolejki? To no, nudne jakieś. No. To jakbym ja grał w prowadzenie radia. Ale w normalnej grze nie mogę zagrać karty, pan tu nie stał. Możesz. No nie, jakże. Kolejcy jak? No STS dopowiadał, cały czas tam było. Pan tu nie stał, pan jest podstawiony i tak dalej. Dwóch dresiarzy przychodzi, wtedy mówi. No przecież to, co on popowiada, to jest scenariusz na grę. No posłuchajcie sobie na początku, zobaczcie. To wszystko w grze może być. Policja przyjeżdża, dresiarze. I to podsuwamy autorowi ten pomysł na tą grę. No ja myślę, tak. Być może znów będzie 500 000 ludzi go zobaczy. Już 600. Jakby spotkał autora narodowej gry, to pozdrów go. Powiedz, dobrze, że dobra robota. Mhm. To ja też pozdrowię. Dobrze. Dzięki ci wielkie, to był Marek, a ja cię wyrzucam, ponieważ znalazłem ten przycisk. Każda msza to jest, że tak powiem, seans bałwochwalstwa, bo jeżeli się klęka przed krzyżami, przed obrazami... O, przepraszam, to... niestety, drodzy słuchacze, muszę przerwać tę rozmowę, bo na bluźnierstwo nie możemy pozwolić na antenie. Cenzura? Nie w kontestacji. www.kontestacja.com. Ja bym jeszcze odebrał na sam koniec, zupełnie na sam koniec, ostatniego naszego słuchacza, którego również nie mogę odczytać imienia. Cześć. Dzień dobry. Jakbyś mówił trochę głośniej do tego mikrofonu, byłoby fajniej. Dobra, postaram się. Teraz lepiej jest? O, teraz jest super. Dobra, dawaj. Prosto w iPada nawijam. A jesteśmy na danie? No, pewnie. A cię, Florek, no bo ten... Ja tak chwilę podsumowując może. No. Elektroniczne PDF-y albo audiobooki, takie różne pierdółki. No. To fajnie, jak się płaci za nie. Płacę rocznie kilkanaście, dziesiąt czasami kupuję. Ale czasami to są takie gnioty, że to się nawet do kibla nie nadaje. A książka tu wygrywa. Papierowa. Bo do kibla się nadaje. No właśnie. A tak no serio, panowie. A płaciłem za książki po przeczytaniu. O. Płaciłem więcej niż były proponowane ceny. Bo warto. Patrz, to jest przykład, Martin, tego człowieka. To by było super, jakby moralnego. Tak ludzie robili, naprawdę. Rozdawałbym chętnie za darmo i zapłać to potem. Jest. No. A to Paulo Coelho, chyba z tego co pamiętam, to on taki biznes prowadzi. Nie płaci prawnikom, nie płaci darmozjadom, nie utrzymuje tych ćpunów tam, co tam, jakieś tam kursy porobili magiczne, marketingowe. I a czemu ćpunów? Jak kto tu jest? No, jak chodzi ze smarkanem z gilem do pasa. Ja nie wiem, o kim mowa w ogóle. O prawnikach na przykład. Prawnicy chodzą z gilem? No jak? No toż to tylko takie ładnie wytapetowane, a tak naprawdę to no, gnije w środku. No cięty na prawniku, to tak jak ja. To masz. To mi się jakoś z Ziobrą kojarzy, ja nie wiem dlaczego. Z kim mówi. Ziobrą? Z którym Ziobrą? Jackiem czy tym prawnikiem? Bo to też Ziobrą. Prawnikiem, tak. A nie, no to wyjeżdż do Anglii, to nie będziesz go znał. No jadę. Wszyscy jadą. No ostatni gasi światło, jak kiedyś w NRD. No. Także historia się powtarza, panowie. Kółko zawinęło się. Panowie, apel do autorów od czytelnika. Podejrzewam, że od więcej, od większej ilości czytelników. Piszcie z sensem, będziemy chętnie płacili.
ale za gnioty, mój Boże, kochany mnie! To był apel od czytelnika. Przyjęliśmy. Dzięki wielkie. Przekażę. Wszystkim autorom. A to właśnie, no. A może tak zrobić, na przykład, żeby, nie wiem, pół książki dajesz i wtedy czytajcie. Amazon tak robi, tylko że daje jedną dziesiątą. A jak kupujesz drugie pół, to wtedy zapłać. Nie, no Amazon wiem, daje jedną, kawałek taki. Tak? I to jest genialne rzeczywiście. Dzięki temu ludzie tak chętnie kupują książki. I bardzo rzadko się zdarzają jakieś zwroty, no bo mogą też zwrócić moją książkę. Także jak przeczyta jedną dziesiątą, już wie, czego się spodziewać. I kupuje wtedy. Bardzo fajne. Rzeczywiście trzeba ludziom dać trochę za darmo kawałek, jeżeli się jest uczciwym i się wierzy w jakość tego, co się ma. I to wychodzi na to, że naprawdę ludzie to doceniają, się opłaca. Ostatnio jeden ze sklepów internetowych w Polsce udostępnił taką usługę słuchania muzyki za darmo. Znaczy, no, nie za darmo, ale słuchania muzyki w ramach abonamentu. Płacisz abonament. Nie, to nie była muzyka, przepraszam, to były audiobooki chyba. To były audiobooki, czy e-booki, kurde, już nie pamiętam w tej chwili. A, księgarnia jakaś. Że można w ramach abonamentu. Nie, to były e-booki. Okej, już się poprawiam w tym momencie, już popieprzyłem trochę. Że możesz przeczytać dowolną ilość książek, jak płacisz miesięczny abonament. O, tak dało. Zetknąłeś się, Martin, z tym, z tą ofertą? Tak. No. To i, tak. I dzień później wydawcy się wycofali, powiedzieli, że to był jakaś ten. Że to było wyskoczenie przed szereg i oni się wycofują ze współpracy, jeżeli tak to będą kontynuować wobec tego się. Także ma być stary model, czyli że płacisz tam 30-50 zł za książkę i masz. No to co tak drogo? Nie wiem, za ile ty kupisz książki? Ostatnio kupiłem biografię z tego nieszczęsnego Steve'a Jobsa. Bo tak akurat pamiętam, to nie jest jedyna książka, którą kupiłem, ale ona jakoś najbardziej zapadła w pamięć, bo była, że tak powiem, najbardziej warta kupienia. No to kosztowała dużo pieniędzy, tam 40 zł czy coś. Ale była warta każdej złotówki. No tak, ja kupuję te, co trochę sobie kosztują, ale są tego warte rzeczywiście. Teraz sobie czytam The Lamb, taką książkę, i to chyba z $12. No to też dużo, nie? Jak za książkę. Nie wiem tak naprawdę, to jest to wszystko. Nie, to czekaj, ile tu mam napisane? $2. No, 7. A to też troszkę. A nie, czekaj, dobrze mówię, 10. Wersja na Kindle jest trochę droższa niż na przykład paperback. No, ale i tak wartą, bo za wygodę, to, że się nigdy nie zniszczy, na przykład takie rzeczy, nie, że jak zgubię, to dalej mam. No takie rzeczy trochę inne niż sam tylko koszt tego, za co płacę w danym momencie, no bo ludzie nie biorą pod uwagę tego, ale na przykład za 20 lat, jak się komuś już rozpadnie książka albo będzie musiał ją wozić, to doceni to, że ja mam zawsze idealnie nową, na 5. czytniku już, ale dalej mam tą samą książkę. Chociaż prawie nikt nie czyta po raz drugi tej samej książki. Oj nie, nieprawda zupełnie. Wiecie, te, co się zapłaciło i te, co są dobre, zawsze się czyta przynajmniej parę razy, no. Tak? No, a ty nie czytasz? No, bardzo sporadycznie. Te dobre. Teraz, znaczy czytam po raz drugi Jak zostałem milionerem Janka Fiora i muszę powiedzieć, że warto ją przeczytać. Po raz drugi. Znaczy warto ją przeczytać w ogóle raz na tam 2 lata, powiedzmy. Tak, też czytałem i też polecam, warto ją przeczytać. A czy są książki, które się czyta raz? Są takie książki, które jakoś są takie bardziej klasyczne, takie uniwersalne i je się czyta wiele razy. Tak jak filmy. No tak, no z filmami tak. Szczególnie jak oglądasz telewizję, to masz powtórki co roku. Nie wiem, nie mam, nie oglądam. Siłą rzeczy i tak oglądasz je. No kiedyś mieliśmy taki zwyczaj oglądania Piątek 13, bo Telewizja Polska zakupiła całą serię 12 części chyba i puszczała co tydzień. I była to naprawdę duża przygoda dla nas, żeby ją słuchać co tydzień, oglądać. A to był właśnie dziwny sposób, w jaki oglądaliśmy i on pokazuje, on się łączy z tym tematem dzisiaj, bo może jesteśmy cyborgami już trochę. Proszę cię bardzo, to chyba jeszcze było kilka lat temu. Tak, no oglądaliśmy wspólnie, ale każdy z osobna. Kiedy jeszcze mieliśmy telewizory. Tak, mieliśmy telewizory, więc było zsynchronizowane oglądanie, nie? Bo w telewizji. Się, tak, raz leci. Wieczorem, bo to o 23 leciało, Piątek 13. Jeżeli się nie orientujecie, to jest taki no, wysokiej jakości film gatunku thrillerowo-horrorowego. Klasyk. Gdzie główny bohater robi masakrę wśród studentów. I tak jest przez 12 części, właściwie w każdej jest. Ostatni też szczyt idiotyzmu już dosięgnął takich wyżyn, rzeczywiście autorzy odeszli od schematu w jednej z części.
No już musieli w wielu częściach, bo już nie było czym robić i to już się robiło tak idiotyczne, że trzeba było wymyślać naprawdę już głupoty. W ostatniej części jest w kosmosie, morduje już i na koniec się staje Uber Jasonem, czyli taki super Jason, no i morduje sobie dalej w sposób nadprzyrodzony już tam, prawda. No ale oglądanie razem zawsze jest fajne, ludzie zawsze będą chcieli być razem, nawet przez internet i my na przykład komentowaliśmy sobie z satyrycznymi uwagami Jasona, no i ocenialiśmy scenę morderstwa w skali od 0 do 10, biorąc pod uwagę ilość flaków, innowacyjność mordowania, krew, prawda, takie rzeczy. No okej, ale to w takim razie to jest w sumie słuszna uwaga, bo we w pozorom nie odbiegliśmy od tematu tak naprawdę, nie gadamy sobie, co nam ślina język przyniesie, tylko to, co powiedziałeś, no pokazuje to, że tak naprawdę ludzie mają wciąż więzi społeczne, chcą ze sobą przebywać i że okej, chcą grać w gry również razem, bardziej niż osobno. Większość tak. gier w wersji multiplayer ma większą popularność niż single player, z paroma oczywiście wyjątkami. No właśnie zawsze gra jest, no nie dobra, są rzeczywiście wyjątki. Jest Wiedźmin, tak, jest GTA. Tak. Ale jak gra ma tryb multiplayer, to zawsze drugie życie ma w trybie multiplayer. Single player się szybko kończy i potem jest... No ale książki się czyta osobiście, muzyki się słucha raczej też samotnie. No czyli wiecie, że ludzie będą zawsze ludźmi, no to może jednak nie robić w internecie za dużo, bo może jednak się znudzą i wrócą do zwykłych relacji. I będą się razem spotykać, zamiast oglądać przez internet TVN, tak jak my czasem fakty oglądaliśmy, za pomocą odliczania. 3, 2, 1, pyk, puszczamy, żeby było synchronizowane i się razem śmiejemy potem z tego, co tam leci. Też tak robiliśmy. Czy to jest zboczenie, że my tak robimy? Niech się ktoś zdrowy odezwie, nam powie. Czy wy tak oglądacie z kimś coś w internecie razem? Że na 3-4 oglądamy jakiś, nie wiem, film, program, coś na YouTube. Dziwne, nie? No, że odliczamy i równocześnie. To jest w sumie takie socjologiczne w sumie obserwacje mamy. Mówić takie, wiesz, zawodowe. Prawie jak mała wielka firma tutaj mamy teraz audycję, bo oni takie właśnie uwagi dają z takich zachowań ludzkich, które się potem mogą przekładać na to, jakie produkty oferujemy i w jaki sposób je oferujemy. A my to mamy obsesję, nie? Zawsze ten produkty. To ja mam. Ty nie masz, ja mam. Nie, ja tylko trotyl, wiesz. Ty masz pierdzenie trotyl. Czy każdy musi mieć obsesję jakąś, trzeba wybrać. Przy narodzeniu każdy dostaje jakąś rubrykę, wybierz sobie. Ty masz trotyl, ty masz naród, ty masz ojczyznę, ty masz kościół, ty masz szatan, a ty masz firma, pieniądze. Grupa docelowa, tak. No ja nie wiem, jaki mam... Siła marki i tak dalej. Jaka jest moja obsesja? Ja mam ciągle tą drogę życiową, jeszcze nie doszedłem do tego miejsca, gdzie odkrywam swoją obsesję. To tak w Polsce się odkrywa, no Indianie wyruszali, nie? W książkach przygodowych Karola Maya na poszukiwanie imienia. Musieli je zdobyć. A w Polsce człowiek nie zdobywa imienia, zdobywa obsesję. I wtedy wie, gdzie się zapisać i co mówić. A to wtedy już trzeba, nie czyta się, co on mówi, tylko trzeba wiedzieć nazwisko i tak już wiadomo, co powie. Nie? To słuchaj, to ja ci powiem... To, czy może to nie jest właśnie, czy efektem tego nie jest to, że Kamilowi tak świetnie firma wychodzi? Bo ma obsesję. Nie, ponieważ ludzie, którzy właściwie teraz robią wszystko przez internet, no czasem jednak chcą się z kimś spotkać, tak na żywo, tak ludzko, tak pogadać, nie? I teraz jako, że właściwie... A on taki ludzki? Mało kogo mają ze swoich znajomych w tym samym mieście, albo właściwie tam, gdzie nie mają czasu i tak dalej, wobec tego oni się spotykają na tych wszystkich konferencjach firmowych, na tych zjazdach, na tych szkoleniach i tak dalej, ponieważ to jest okazja, żeby się spotkać z żywymi ludźmi. A Zbiro, szkoła dla socjopatów. Zapraszamy. Albo kontest kluby, nie? Pod patronatem Janusza Korwin-Mikkego. Kiedy uważasz, że nie wszystko jest JPEG-iem? No, nie wiem. No, ale to nie jest jakaś taka, wiesz, pytanie, dlaczego się ludzie spotykają? Jeszcze tacy, wiecie, bo to... Ja sobie wytnę ten fragment, będzie w the best of ten stan. Każdy ma obsesję i tego. Kamil Cebulski, wyjaśniło się. Żerujemy na obsesjach ludzi. Żerujemy na socjopatach dzisiejszych. Zarabiamy. Ponieważ, no okej, no pomijając tą grupę ludzi, którzy tam są w szkołach, tak, szkoły, studia i tak dalej, tam się ludzie muszą spotykać, ale potem naprawdę, ale lubią się spotykać. Połowa naszych słuchaczy to są uczniowie i studenci, a drugą połowę to są ci tam starsi już. Co byli. No więc tej
pierwszej połowie wyjaśniamy, że naprawdę człowiek potem, jak się nie zmusza często do spotykania z innymi ludźmi, to wcale nie musi tego robić często. Nie, no to nie wyjaśniamy, bo to ty tak masz, ale zwykle to tak ludzie nie mają jednak, bo... To z kim się spotykają? Nie wiem. No przecież... Ja też... No, ja... Okej, okay, ja mieszkam w dużym mieście, naprawdę, no... Nie będę mówił, czy w Londynie, tak, ale dużo bywam w Warszawie. I tutaj naprawdę w tej Warszawie to nagle się wszyscy ludzie, wiesz, stąd tacy fajni gdzieś wynieśli, nie? Dużo się za granicę wyniosło. Mhm. Ludzie łażą na jakieś tam dyskoteki, żeby ludzi poznać, wyrwać panienkę. A ty w tym Lublinie masz tam kogoś fajnego? Dużo ludzi? Ja mieszkam z kimś fajnym. No ale to pomijając. No. A nie, no tak, tak. Są właśnie tacy. Właśnie w mniejszych miastach jest łatwiej. Ja dlatego lubię takie trochę mniejsze. No. Mniejsza anonimowość. Do padbaru jak wejdę, to tam od razu paru znajomych będzie. Może dlatego, że tam jest jedna knajpa, do której wszyscy chodzą. Nie, jest jedna knajpa specyficzna dla takich... Znaczy no, padbar znamy z różnych przejść, co miał. Może niektórzy, nie wiem. Mówiliśmy tutaj o nim. Padbar to jest taka knajpa, w której się grało w gry komputerowe. Na konsolach i w pewnego pięknego dnia zrobiła tam nalot policja, zwinęła wszystkie gry, które musiała rok później sobie się oddać. Już oddali, tak. Tak. No i jak są takie miejsca i ludzie lubią jakoś bardzo te miejsca, to się zaczynają gadać. Czy w niektórych miejscach jest taki klimat, że no, da się gadać, że jest bardziej takie zachęcenie, żeby poznawać tych ludzi, którzy są wokół nas. I ludzie potrzebują takich miejsc rzeczywiście, więc się silnie przywiązują. Tworzą się te grupy. No i ja polecam, żeby sobie znaleźć jakąś grupę, połazić to tu, to tam, aż się właśnie znajdzie taką grupę. I ludzie się lubią właśnie trzymać w takich grupach. No to widzisz, jeden ze sposobów, Hugo, w jaki sposób można mieć kontakt z ludźmi, kiedy się już nie jest w szkole albo na studiach. No. Aha, że to pytam. Iść do padbaru. Iść do padbaru. Albo przyjść na spotkanie kontest klubu. Albo przyjść na puszkanie, tak, tak. Albo właśnie. Na śniadanie Asbiro, jak ktoś o 7 rano chce chodzić. Nie, bo tam to socjopaci, sami z obsesją pieniężną. Albo nie, trzeba zobaczyć. Albo na spotkanie rodziny Radia Maryja, też z obsesją, tak, tylko inną. Albo na Toastmasters, jak chcesz się czegoś nauczyć. No, jest tych grup trochę, tak? Albo na BNI, jak masz za dużo pieniędzy i też chcesz wydać. Co to jest BNI? To jest taka sieć, gdzie musisz 3000 zapłacić rocznie, żeby tam bywać na nich. Nie, ale potem się opłaca, skoro tam dużo ludzi chodzi. Jest tych trochę takich spotkań, które są jakoś tam zorganizowane. Albo ostatnio się na Golden Line się do mnie odezwała dziewczynka, która robi wyjazdy dla singli na przykład. O. Żeby co, nimi nie byli już, tak? No właśnie, no, model biznesowy firmy ma taki, że robi takie wyjazdy tak co parę tygodni, no i tam zawsze bierze tam ileś osób, kilkanaście i zawsze wszyscy muszą być singlami, tak porówno, kobiety i mężczyźni, żeby się tak dopasowali wszyscy. Parytety takie. Okay, to też jest taka okazja, no bo gdzie masz spotkać tam żonę? No, nie wiem, ale... Ja poznałem przez internet, a ty? A ja na koncercie. A, widzisz. Ja dlatego, że nie daję koncertów. Tak. No. To nie wiem. Piosenek. Albo trzeba śpiewać. Po prostu śpiewaj. To ja może puszczę coś takiego. Jak skowronek. Przyciągasz samicę. No ja? Ja to słucham death metalu. Poza tym mamy i kontestacji. Ty to nie ten sam głos, co w grze był? To ja wolę to. Kiedyś miałem kompletny strój, miałem rajstopy, miałem te obsasy miałem, spódniczkę mini miałem, bluzkę miałem, nawet sztuczne cycki miałem, tylko nie stringi. Nie tylko dla pedałów, www.kontestacja.com. Ja nie pamiętam, kto to nagrał, ten głos ostatni, ale pięknie wyszedł. Zachęcające, prawda, nie? Nie wiem, bo ludzie to tak czują jako, wiesz, że my jesteśmy homofobami chyba po tym, nie? Czy nie? Nie wiem, czy ludzie... Wiesz, jak ktoś ma obsesję, to zawsze że się spodziewa, że ten, z kim rozmawia, też ma obsesję, tylko szuka jaką, nie? Musimy powiedzieć, nie tylko dla Żydów, nie? To widać po komentarzu. No bo my to rozumiemy też, dlatego właśnie się odwołujemy do obsesji, żeby każdy się czuł u siebie, jak już mówi po polsku. Nie tylko dla czerwonych. Tak, tylko dla komuchów.
www.kontestacja.com, tam jest oczywiście nasza strona w ramach miłego przerywnika, na której znajdziecie wiele ciekawych, interesujących, fascynujących rzeczy, szczególnie w naszym blogu, który jest aktualizowany praktycznie codziennie. Na przykład możecie tam poczytać o tak znaczących informacjach, jak to, że Maćkowi Binertowi, jednemu z naszych głównych nadających, urodziła się właśnie trzecia kobieta młoda. W internecie. No, właśnie całkiem realnie się urodziła i w tej chwili ma cztery kobiety w domu już. Widzisz, są takie osoby, takie ekstremalne osoby na kontestacji również. Jak oni się mieszczą w tym jednym pokoju? A wiesz co, ja tam byłem ostatnio, ale on się przeprowadził podobno ostatnio. No, więc inne rzeczy na stronie www.kontestacja.com. Właśnie Kornel Morawiecki będzie jutro już na antenie kontestacji w konserwie, w audycji konserwa u kreatora Iabolissimusa. No to jest osoba, no, którą już młodzi pewnie nie kojarzą, ale starsi z całą pewnością, jeden ze słynnych opozycjonistów będzie tutaj gościł. Możecie zadać mu pytanie, jeżeli zadzwonicie na antenę w czasie trwania audycji po godzinie 22:22, bo wtedy plus minus zaczyna się właśnie ten program. Zaprasza konserwa i obiecuje, że obsesji nie zabraknie. Oj nie, ostatnio w konserwie obsesji nie brakuje, ale no jednak zaletą takiego radia jak kontestacja jest to, że zawsze możecie zadzwonić i liczyć na to, że was prowadzący odbierze, a jest na to spora szansa jednak. Mhm. No bardzo duża. I się nie zgadzać. Można, wolno. Właśnie. Byle jakoś na poziomie. Po ludzku. Na poziomie, inteligentnie, na poziomie. Tak, bez bluzgania, wiecie, argumentami. Tak, chyba że prowadzący bluzga. To można też, go też można, ale tak... Nie, lepiej nie. Nie, bez eskalacji. Czy na naszym czacie, bo ty go obserwujesz, coś się ciekawego dzieje na koniec już? Ty, a wiesz, że jak my tak mówimy, to nam zarzucają, że my tutaj zakaz mowy nienawiści jakiś stosujemy? Ergo cenzura, ergo jesteśmy za Tuskiem? www.kontestacja.com. Czemu nie ma żadnego pijanego dżingla, się pyta Marcin na czacie. Szybki przegląd. No może nie jest pijany, ale blisko. Tu pani uraziła moją dumę Polaka. Polak nigdy nie podaje się do dymisji. Polak tkwi na posterunku do końca. Uwielbiam ten podkład. Pięknie. Ludzie krzyczą na czacie sława, sława, jak się dowiedzieli, kto będzie mówił. No dobrze, to zapraszamy was wszystkich. Znaczy, myślę, że adekwatnie krzyczą. Ostatnio i hańba jeszcze. I hańba, tak. Ostatnio ostatnio konserwa zyskuje na popularności, więc tym bardziej przyczyniamy się do jej reklamy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, czy to jest jakiś taki wzrost obsesji, czy wręcz ja nie mówię, ja jestem na przeciwległym biegunie do konserwy. No, ale jakoś... Kiedyś będzie starcie, czuję. No, więc... A to będzie dobre, wiesz co, ja ostatnio słuchałem, to już nie nowych, ja wiem, takich pojedynków raperów, hip-hopowców, wiesz, analizując sobie, już mówiłem jakiś czas temu rynek hip-hopowy, jako że może to jest... Chciałeś dołączyć? Nie do końca, ale to może jest jakaś taka, wiesz, nauka dla ciebie powinna być, że 3/4 sprzedawanych płyt na rynku to są płyty hip-hopowe w bestsellerach. A czego mnie to ma nauczyć? No, że powinieneś przejść na hip-hop. No, ale... No, ale... Argument był. No, ale tam są takie... Wciąż z nim walczę. Tam są takie popularne co jakiś czas właśnie pojedynki pomiędzy raperami, gdzie tam się, wiesz, jeden Peja, drugi Tede właśnie wymyślają sobie kawałki na siebie. Tak więc na przykład jakbyście zaczęli z konserwą taką wojnę, ponieważ no, nie reprezentujecie tych samych wartości w sporej części, to wtedy by to bardzo podniosło słuchalność waszych audycji. Wtedy już byście byli tylko wy tam na górze, wiesz, odpowiedź. Tak, już tutaj. Jesteśmy my tam na górze. Ja poza tym ja nie biję słabszych, więc to... No, zaczęło się! Zaczęło się! No, wiesz co, nie wiem, bo to nie jest wyrównana walka, bo ja mam dystans, a oni niekoniecznie. I no, to się nie kończy nigdy dobrze. Polska to pan Tadeusz, Konopnicka i Prus.
i ten uczniak, co wie już, czyj by drzymały wóz. To kpiny! Ja to wyciszę, bo to jest zupełnie skandal. Nie w temacie dzisiejszej audycji. Strasznie odbiegliśmy. Ja to w ogóle nie profesjonalnie. Ale skandal. To jest... no bo mamy niedobór gadania, więc wpuścisz nas na antenę i zaczynamy. To jest gadać. W ogóle szczyt nieprofesjonalizmu, co tą słowo teraz reprezentujemy. Nie, to jest urok. W Koczowisku Dekadencji tak właśnie było. A, prawda. To tak fakt. Było. Okay. To była audycja, kiedy rzeczywiście uczyliśmy się mówić w kontestacji tutaj, czy jakby przygotowując się do prowadzenia radia, co robiliśmy przez jakieś niecałe 3 lata. Mm-hmm. I tyle trzeba ćwiczyć, żeby gadać tak jak my, więc ludzie, co zaczynacie, się nie stresujcie, że to jest normalne, że jak się zaczyna, to jest kupę błędów, nie wychodzi. Ale co ważne, w temacie dzisiejszej audycji, to były audycje, które były przeprowadzane z jednego pokoju. Znaczy, że się spotykaliśmy fizycznie ze sobą. Nie, to różnie było. Pamiętasz, my robiliśmy 4 dni w tygodniu, codziennie. Poważnie? No. Nie pamiętam tego. Z poniedziałku do czwartku, to wtedy było osobno albo na zmianę, nie pamiętam, ale były 4 dni w tygodniu. Pamiętam, jak siedziałeś u mnie w pokoju. A tak, to też bywało, ale w kontestacji też były takie odcinki, te z lepszych były. Ale ten czas już nie nadejdzie, chyba że się spotkamy w końcu w Londynie. No, gdzie się mamy spotkać? Wtedy wszyscy prowadzący spotkają się w jednym przynajmniej kraju albo w jednym mieście w jego stolicy. Tylko agent Tomasz będzie z Hiszpanii nadawał. Dobrze będzie. Dobra, podsumowanie. Dzisiejsza audycja www.kontestacja.com to jest nasza strona, a podsumowanie audycji jest takie, że dzisiaj rozmawialiśmy na temat tego, czy czeka nas tylko internet, czy nie. I właściwie chyba już odpowiedzieliśmy na to pytanie, że właściwie już świat poza internetem nie istnieje, że tam są tylko emeryci i jakieś tam wyjątki. I renciści, ale co dziwne, mainstream taki, no ten opiniotwórczy jest poza internetem. Ciągle jeszcze ja tego nie rozumiem, bo to jest znowu tylko chyba w Polsce takie lekceważenie internetu przez te wszystkie siły. No chyba, że zaczynają się jakieś akta robić, to nagle wszyscy się orientują, że o, internet istnieje, patrzcie, 100 tysięcy ludzi w Krakowie, skąd oni są? Żywi ludzie w internecie. Ale to no dlatego, że w internet bardzo, szczególnie ten główny, to taki duży, no nie ma swoich informacji, on ich nie tworzy. No tworzą wciąż te papierowo telewizyjne media, telewizyjno-radiowe media, oni tworzą własną informację i to jest właściwie droga do tego, żeby być opiniotwórczym, bo jak nie robisz czegoś sam, to co to za twoja opiniotwórczość? No ja nie wiem, że to do końca o to chodzi, bo są przecież te portale skupiające blogerów, są sami blogerzy zresztą, jest Radio Kontestacja i inne takie. No, ale powiedzmy sobie szczerze, że portale skupiające blogerów są tak oszołomskie, że są tak niewiarygodne, że trudno je traktować jako opiniotwórcze. No ja wiem. No, a jakie masz? Masz Salon 24, masz nowy ekran. Coś jeszcze? Interia 360 kiedyś była. No, ale to jest część jakby portalu całego, tak? To jest, a portale, w którym ja miałem przyjemność pracować przez pół dekady, no opierają się jednak głównie na przeklejaniu innych informacji. No fakt, że miałem okazję uczestniczyć w projekcie takim, który jakby generował własne treści, no ale to jest kropla w morzu wciąż. Pół miliona ludzi tam wchodziło. No, milion to było maks. Ale ta kropla powinna przyciągać zgodnie z twoją teorią, bo tworzy oryginalne teksty, a nie kopiuje. No, przyciągała, jak ja tam pracowałem. No, potem to już trudno odpowiadać, co się tam działo. No to nie wiem, coś teoria się z praktyką nie zbiegła. Ja nie wiem, co ludzie oczekują od internetu, ale nie wydaje mi się, że rzetelnych informacji jakoś. Dlaczego tak sądzisz? Dlaczego tak sądzisz? Aha, po tych oszołomskich serwisach, tak, które gromadzą dużo ludzi? No bo nie wiem, no czytam sobie jakiś fakt. Gazety tam, polskie, tak, nie? Prawda, tak. Zamach na Matkę Boską Częstochowską, widzę, fakt.pl na przykład, nowe fakty, no. Gdzie jest na końcu zdanie, ja cię zacytuję, to zupełnie nie na temat, ale jest fascynujące zdanie. Proszę tak, pisze fakt.pl, ja nie wiem, czy to jest strona... Kto to brać? 12-latek? No, ale tak powiedział autor. W czasie potopu szwedzkiego... Słuchaj. Król Jan Kazimierz polecił państwo polskie protekcji Matki Bożej, nazywając ją królową, polską królową, dzięki czemu wojna ze Szwedami zakończyła się dla Polski szczęśliwie. No takie, wiesz, z książki historycznej cytat. Ja myślę, że to jest to, co jest Polakom potrzebne. Jakby było więcej bóstw w Polsce, to byśmy przecież pół Europy zawojowali.
No dzięki temu wojna się skończyła szczęśliwie. Tak pisze fakt.pl. No ale, okay, ale to nie jest medium opiniotwórcze. To w ogóle nie jest medium. Jak to nie jest? A co to jest? To jest ich własny komentarz. No, to nie jest gazeta. To jest... A jak ty definiujesz gazetę? Ludzie to czytają. No, ale to wiesz, to jest taka raczej rozrywka, taki bardziej komiks, takie coś. I wiesz. To ludzie chcą, to czytają. No, nikt nie chce informacji. No tak, ale to tak samo wiesz, jak kot, który się przewrócił, wiesz, ma najwięcej tam odsłuchaj na YouTubie. No, to... no, ale to ludzie chcą. No to tak, no, dlatego grają w grę narodową, dlatego wiesz, najwięcej odsłuchań jest nawalonego. No by the way, ja chciałem powiedzieć, że miałeś tu wywiad z reprezentantami partii libertariańskiej. Tak. To chciałem powiedzieć, że my się chwali, że mieli 4000 lajków. Już nie wiedzą, co zrobić z takim ruchem. No i ja chciałem powiedzieć, że Gra Narodowa ma 7000 przez wyprzedziła w ciągu tygodnia. No ale co autor z tym zrobi? Nic. Co ma robić? A co no zrobi właśnie. Partia libertariańska? No, a oni może coś zrobią. Nic. No właśnie, to jest właśnie was różni. A ile ma fakt lajków? O, panie! Nie wiem. A kto by nie lubił o Matce Boskiej, która wygrała wojnę? Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet tam i swoje plusy? Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. Marcin Hugo Kościński po tej stronie, Marcin Lechowicz po drugiej. Wprowadzimy teraz główne wydanie, chociaż aż tak trochę trudno uwierzyć, że jest główne wydanie kontestacji, bo to troszkę poziomem odbiega od takiej średniej przyjętej. No wiesz co, bo święta są, to ludzie tak luźno muszą pogadać coś o wiesz, zamachach na Matki Boskie i tak dalej. Rozrywki trzeba ludziom. Rozrywki. No to też mało odkrywcze. Czy coś jeszcze nam wynika z tej, może nie ankiety, tylko tematu audycji, czy już właściwie wszystko, że przechodzimy do internetu? No nie, że przegrałem, bo moja teza, która została obalona, chyba jednak nie ma takiego podziału na społeczeństwo internetowe i społeczeństwo pozainternetowe, ale nie wiem, bo ja wyczuwam moją intuicją, moim 15 zmysłem, że jest taki podział jednak, że są ci ludzie, którzy siedzą w internetach, zwłaszcza młodzi i ich świat jest inny. Oni mają w ogóle zmienioną mentalność i podejście i wszystko. No, ja myślę, że tego nie rozumiem całkiem do końca tak super jak oni, bo ja się w tym nie wychowałem, tylko ja byłem świadkiem narodzin internetu, ja znam świat przedkomórkowy, a oni nie. Dla nich to jest jedyny świat, jaki znają i to nie ma szans, żeby to nie wpłynęło na ich percepcję rzeczywistości. I myślę, że to jest jakaś... No to tak samo jak wśród ludzi, którzy znają papier, a nie papirus, że mogą sobie książkę kupić. Tak. No to... Nie, to dużo bardziej. No nie, no co ci tam papieru zmienia, no ale fakt, że możesz zadzwonić do każdego zawsze, kupić książkę, no. W każdym momencie zmienia bardzo dużo już jednak. To nie jest tylko kwestia nośnika, wyglądu czy czegoś, tylko wszystkich zachowań. No to dobrze, to bierzmy to pod uwagę i teraz zróbmy dalej takie... No tak, ale teraz to się trzeba już zdecydować dla kogo, produkty, bo ci ludzie są inni. Właśnie dla tych ludzi. Dla tych nowych, internetowych. Tak, bo to będzie się poszerzać. A tamta będzie, no. Grupa będzie wymierać. I dla ludzi, którzy są tylko i wyłącznie masochistami, którzy chcą zużywać więcej czasu, na przykład ci, którzy nie mają GPS-a w komórce, to ci, którzy chcą koniecznie pół godziny analizować mapę, żeby dotrzeć do miejsca, zamiast po prostu powiedzieć, poprowadź mnie. Bo to jest tak, okej, ostatnio w jakiejś tam jeździć w kółko, tak. Telewizji śniadaniowej miałem, bo nie oglądam sobie takich rzeczy, ale na YouTubie ostatnio Kominek zamieścił, tak, jego wizytę tam w jakiejś tam telewizji. Już nie pamiętam, na jaki temat mówili tam. Właśnie, aha, już wiem, o co chodziło. Zresztą tam był taki eksperyment, że zabrali Kominkowi, zdaje się, na jeden dzień komórkę. Tak. O, no, kto? Tak, no dziennikarze. I powiedzieli, żeby se radził. I potem miał swoje tam powiedzieć, swoje jakieś tam komentarze właśnie, co tamte. No to jest, po pierwsze mówił już tam, po pierwsze zaspał, bo nie miał budzika. Potem się nudził w autobusie, ponieważ nie miał czego czytać, bo czyta w komórce. Potem nie mógł tam trafić na miejsce, godzinę się spóźnił tam, bo on tam chyba w aucie było, nie w autobusie, no mniejsza. Potem, że nie trafił na miejsce, ponieważ nie miał GPS-a nie miał, i tak dalej. No i że mówił, ja bym powiedział to samo, co on właściwie. No i mówił, że ależ ci ludzie są uzależnieni od tego. No ale właściwie w czym jest problem tak naprawdę? Bo ci ludzie sobie tymi wynalazkami oszczędzają dużo czasu. To jest pytanie właśnie, czy chcesz mieć pieniądze, czy chcesz
możesz mieć czas. Kiedy kupujesz sobie komórkę tam za 1000 zł, czy za ileś tam tego smartfona, czy za 2000, to po to, żeby on ci oszczędził dużo czasu. Typu, że możesz sobie odebrać maile pod ręką masz, a nie na przykład w domu tylko, że możesz mieć tego GPS-a, który cię doprowadzi do miejsca w ciągu tam 5 minut, a nie analizujesz mapę przez 15 minut i tak dalej. No to wiesz, żyjesz efektywniej. No nie, no w tym nie ma problemu żadnego. Ja bardziej bym się bał innego zjawiska, że gdyby się nie okazało, że ci ludzie, którzy są w internecie, to pokolenie internetu całe i ci ludzie zorientowani tylko na tą taką szybką, łatwą wygodę internetu, że oni nie będą nigdy ludźmi opiniotwórczymi, znaczącymi cokolwiek innego niż tylko bycie konsumentem i statystyką. Że to jest tłum kompletnie biernych ludzi, którzy nie zapłacą za nic, nie zmienią niczego i jedyne, co mogą zrobić, to tylko gapić się na to, co im pokażesz palcem pod drukiem, że to jest za darmo. Tego się boję. No ja się tego nie boję. Jakoś mnie to zupełnie nie czuję tego rodzaju obaw, ponieważ to po prostu to są ludzie, którzy naturalny postęp, że oszczędzasz sobie czas, że odkąd wymyślono zapałki, już nie siedzisz, nie ślęczysz nad tym, żeby rozpalić ogień za pomocą drewien, którymi obracasz sobie. Nie, to ja do tego nic nie mam. Ja się tylko zastanawiam, czy ta bierność nie bierze się w dużej części z tej wygody i... Nie, większość ludzi oczywiście sobie... No, większość ludzi w ogóle jest bierna, także czy tak, czy tak. Tak, robi to, co musi. O. Więc jak kiedyś musiała polować, to przyszła na polowanie, chociaż nie ten. Jak teraz nie musi polować i tak naprawdę wystarczy, że pójdzie na przykład na sprzedawcę tam w Biedronce i będzie sobie za tą kasą siedzieć i zarobi te tam 1500 zł na życie, no to jak ktoś jest leniwy, to mu to wystarczy. No bo przecież starczy mu, nie? Tam na jakąś na pokój, na jedzenie, a po co mu więcej? Nie chce mu się. No i co? Co mu zrobisz? No i większość ludzi taka jest, nie? No, ale zawsze jest jakaś taka grupa, którzy użyją tych dodatkowych narzędzi po to, żeby rozrobić ambitniejsze rzeczy. No i co by tu nie mówić, jednak... No ale czekaj, bo chodzi mi o to, że ta grupa to pewnie będzie 100 osób w porównaniu z milionem takich, którzy nic nie zrobią. Ale zawsze tak było. Coś się zmieniło? Proporcje. Nie, proporcje się zmieniły. Nieprawda, nic się nie zmieniło według mnie. Znaczy dobra, nie proporcje, skala. Że kiedyś było więcej tej elity takiej i nieprawda. Tych aktywniejszych. Nie. Było 10%, no nie. Teraz jest 1 promil. Nie, kiedyś ludzie byli zmuszeni do tego, żeby coś robić, a teraz wiele potrzeb jest po prostu zaspokojonych i nie trzeba nic robić tak naprawdę. No powiedzmy sobie szczerze, żeby być... Mówię tak beztrosko o tych sprzedawcach, o tych kasjerach w Biedronce, ponieważ sam przez 8 miesięcy byłem kasjerem w Carrefourze, wieki temu, tak? Co za wstyd, nie? No, właśnie nie wstyd, na początku wspaniała praca. No ale tylko na początku, to nikt nie bierze tego pod uwagę, że ktoś tam będzie pracował mając, 45 lat, chyba że go do tego zmusi sytuacja życiowa, no ale to są wyjątkowe przypadki, no jednak większość ludzi... Żeby nie było, żartowałem z tym, no uważam, to jest praca, każda jest bardzo dobra rzecz i godna szacunku i chwalebna. No. Tylko, że no, jak człowiek spędza, powiedzmy sobie, 20 lat na tym, żeby być, nie wiem, kim, no to no, tym sprzedawcą, powiedzmy, no to powiedzmy sobie, że nie ma ambicji do niczego innego. Nikt mi nie powie, że on tam musi pracować, albo nie wiem, żeby być barmanem. Chyba, że kocha być barmanem, na przykład. Znaczy takim barmanem, który nalewa piwo, powiedzmy, odróżnijmy dwa rodzaje barmanów. Dobra, tutaj odbiegłeś od tematu, czyli nie boisz się, że ta grupa internautów nowe pokolenie okaże się do niczego niezdolnymi kalekami życiowymi. Nie, bo większość i tak jest i zawsze była i zawsze będzie, a za to te osoby, które są kreatywne, takie twórcze i które mogą się wybić ponad przeciętność. Może nie siedzą oni w internecie tyle. No na pewno nie tak długo na tych wszystkich stronach, na których siedzą cała reszta. Ale no, ma dużo większe możliwości działania. Teraz dzięki temu właśnie, że są jakieś fajne silniki do zrobienia gier, to taki twórca na przykład gry narodowej może sobie taką grę stworzyć bardzo szybko, w ciągu tam paru dni, parunastu dni, a kiedyś to było zupełnie niemożliwe. No tak, to jest prawda. Więc jest taki, więc odbierzmy jeszcze blachę na sam zupełnie koniec, absolutnie końcowy koniec, cześć. No cześć, tylko że to nie blacha. O, to inny Jacek, a to już mi się... To inny Jacek. Kłania się Jacek, po prostu z Danii do was dzwoni. Cześć. Cześć Jacko. Słuchajcie, historia magistra Witte i wiecie, przypomina mi się jak w latach 30. XIX wieku mówiono, że jak wprowadzą koleje, to tak, krowy się nie będą nieść, wszystkie lasy się spalą, ludzie przestaną chodzić, a w ogóle to prędkość sieci na godzinę jest niebezpieczna dla serca, nie?
Także to był naprawdę duży problem. I teraz to narzekanie, że internet zmienia ludzi, że to w ogóle to takie siedzące lemingi. To do Martina. To tak, to do Martina jest. To po prostu przypomina mi to dokładnie tych mędrców XIX wieku. Mi też. No tak, ale to nie jest głupie trochę? Wiesz co, bo... Nie każdy wie, że raz na 20 razy może się okazać, że ups, akurat mieli rację. No może tak, ale wiesz co, a też z drugiej strony to podejście Hugo na zasadzie, że ja po cholerę nam mapa, można wypieprzyć mapę, teraz mamy GPS-y. No. Ja jestem takim jednak chyba zwolennikiem starej szkoły, że możemy użyć kompa do obliczenia czegoś, jeżeli najpierw raz policzymy to na kartce. Czyli trzeba umieć sobie poradzić bez GPS-u, a dopiero jak się okazuje, że opanowaliśmy tą podstawę, to można w tym momencie używać GPS-u, bo nawet te super najnowsze nawigacje to tak czasami słabo sobie radzą i nie da się bez jakiegoś takiego wyrutowania trasy na mapie się nie da żyć. I no tak dobra, mi się wydaje, że z tym trzeba postępować. Ale to w momencie, kiedy tworzysz, wiesz, wahadłowiec kosmiczny, kiedy się nie możesz pomylić, ale jak jedziesz na przykład, wiesz, do sklepu, to naprawdę to po co? Jak jadę na narty na przykład z moją żoną z Polski do Włoch, to też się nie mogę pomylić. Naprawdę, uwierz mi. I wolę się nie mylić. Trzeba zmienić żonę. Także to nie chciałem tego. Ale z drugiej strony jest coś, czego ja nie rozumiem obecnie i to mnie trochę martwi. Mają do czynienia z ludźmi, którzy są studentami, którzy są na studiach. I mi się wydaje, że oni są mniej obyci i zainteresowani tym, czym ja byłem zainteresowany 10 lat temu. To znaczy, już nikt na przykład, nie znam człowieka, który by, powiedzmy, ja zacząłem zarabiać programując niektóre rzeczy mając 15 czy 16 lat, dlatego że mnie to interesowało. Natomiast nie znam obecnie, szczególnie tutaj, w zachodniej Europie, kogoś, kto mając lat 15-16 budowałby na przykład, jak ja budowałem jakieś tam radia amatorskie, coś takiego. Nie ma takich ludzi. I tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy są starsi, jakimiś są wykładowcami czy profesorami, to mówią, że obecne pokolenie, które się zaczęło gdzieś w latach, no powiedzmy w XXI wieku, które weszło na, miał tak 10 lat powiedzmy wtedy, to jest, czy urodzenie w latach 90. To jest PlayStation Generation. No ich głównym zajęciem to było tak naprawdę siedzenie na kompie i granie. Ja też lubiłem grać, ale jakoś tak nie bałem się tego, żeby na przykład poskładać sobie kompa samemu. A teraz jak rozmawiam z ludźmi, to większość użytkowników to sobie twierdzi, że my jesteśmy użytkownicy out of the box, czyli lubimy coś wyjąć z pudełka, postawić, to niech działa. Ale wiesz co, ale właśnie o to mi dokładnie chodzi. No. Ale poczekaj, bo to jest ciekawe, Jacek, ponieważ ja w wieku 15-16 lat, to już mi się wtedy granie znudziło, chociaż ja wtedy grałem w jakieś takie gry ekonomiczne, strategiczne raczej, już mi się wtedy nudziło, ja wtedy zacząłem w Pascalu programować. To był ten okres. No to ile można grać? No przecież ludzie zaczynają grę tam w wieku, tam nie wiem, 10 lat czy iluś tam. No oni mogą właśnie. No ale ile można to? To co nie? Ja też skończysz... nie rozumiem, dlaczego. Coś brakuje w tych ludziach, jakiś ten element właśnie, ta ciekawość naturalna świata. Oni są zrobieni na takie jakby konsumatory już tylko. Nie wiem, jak to wyjaśnić też. Może to wynika z tego, że po prostu mamy wszystkiego za dużo, że właśnie może rzeczywiście coś jest w tej teorii cyklów, że jak nagle jakaś cywilizacja zaczyna się tak bogacić, zaczynamy wyrzucać półroczne komórki, to przestaje nam nadzieć jakiś napęd i w pewnym momencie to musi upaść, żeby mogło wstać jeszcze raz. Nie wiem, no, taka moja teoria. To jest. No ja się tutaj też tego boję. No dlatego ja mówię, że ja nie mówię, że ja się boję, w sensie z jakiegoś obawy mam, tylko że zastanawiam się, czy nie ma tutaj paru negatywnych zjawisk, które trzeba mieć na względzie, jak coś będziemy robić. No właśnie nie, bo 6-6 Szukaj mówi, że Kapitalizm gra 2 to była świetna gra i właśnie tak, to właśnie to był ten czas Kapitalizm 2, Kapitalizm 1 jeszcze z tego co pamiętam, ale kurde, ale jakoś nie rozumiem tej zależności wciąż, no bo okej, okay, no bo zakładając, że okej, okay, no Jacek, Martin, powiedzmy nie jesteśmy takimi jednostkami, żeby nie zabrzmiało bufonowato, przeciętnymi, nie, że okej, okay, że jak my coś tam robiliśmy kiedyś, bo coś nas napędzało tak od środka, bo to nie było coś takiego, że nie wiem, że nam brakowało na jedzenie, ponieważ no, chyba nie o to chodziło, tak? Co cię napędzało, Martin, że to programowałeś tam kiedyś albo coś innego robiłeś? Że lubię, nie wiem, nie było. Jakaś chęć naturalna, chęć tworzenia, sprawdzania nowych rzeczy, to jest coś nowego, więc już dlatego jest ciekawe, że ja mogę coś zrobić. Właśnie ta chęć tworzenia jest i mi się wydaje, że jakoś teraz jej brakuje, bo ja pamiętam, że ja zacząłem programować chyba mając 10 lat w Basicu na Commodore 64, dlatego że mi się znudziły gry, ale z drugiej strony dlatego też być może mi się znudziły, że jakby rodziców moich kumpli stać było na pecety już wtedy, a ja cały czas siedziałem na Commodore i te gry po prostu się wypaliły. A gdybym może wskoczył na peceta, to nie wiem, czym zacząłem. No nie, bo mi się gry nigdy nie znudziły i do tej pory mi się nie znudziły. Cały czas sobie ciupię w te gry, ale jak widzę grę, bo jak ja widziałem grę i to jest chyba takie podejście, które mi się kiedyś wydawało zupełnie normalne i naturalne. Myślałem, że wszyscy tak mają. Widzę grę i chcę wiedzieć, jak to jest budowane. A jak już wiem, to chcę tak sam spróbować. Tak samo jest, jak widzi chłopak samochód mały.
nie? Dziecko, to chce wiedzieć, jak to działa i te kółka, o co chodzi, że to się kręci, jak to działa ta kierownica. I tego właśnie to zanikło, albo gdzieś śpi, ja nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że teraz nowe pokolenie tego właśnie elementu nie ma. A to ja mam coś innego, Martin, jeszcze sorry ci przerwę, Jacek, ponieważ ja jak widzę taką nową, no może nie wiem czy grę, ale nowe narzędzie, to ja mnie to nie fascynuje, żeby zgłębić, jak ono jest zbudowane, tylko fascynuje mnie, jak go wykorzystać. Ale ty chcesz działać, no właśnie o to chodzi. Ty masz, widzisz coś i reakcja jest taka, żeby teraz ja w moją stronę chcę coś z tym zrobić. I o to chodzi właśnie, no, że jest ta reakcja, a tutaj nie ma reakcji, jest bierność kompletna. No, ale bez... może to jest, wiesz, i tak dotyczy jakiejś tam procenta ludzi, wobec tego po prostu Jacek nie trafił na nich, trafił na tą resztę. No ale to ja też nie trafiłem, to gdzie są, bo zniknęli. No nie, no znam jakieś parę osób. Tam... Nie no, Hugo, ja porównuję, wiesz, znam paru studentów, którzy coś fajnego robią, no Janek Bernat, no wiesz, to masz kupę młodych ludzi, no nie kupę, no, ale no masz jakąś tam grupę młodych ludzi, którzy coś fajnego robią. No jest ich straszliwie mało, bo ja porównuję ten odsetek z moich czasów wcześniejszych i ten, który jest teraz, bo znam młodych ludzi takich dzisiaj. No bo wtedy studiowałeś, a teraz nie. Jest wyraźna różnica, to nie jest tam, że parę osób, no to już mam jakąś próbkę tam setek, no jeszcze opinie innych ludzi, no i jest takie zjawisko. Zresztą to zjawisko odbija się, widać, na rynku, bo no Niemcy sprowadzają informatyków z Polski, już to robili wcześniej, dalej ciągle sprowadzają, no dlaczego? Jacek? Znaczy, ja się boję, że rośnie nam rzeczywiście coś, co ja bym określał generation of pussies, jeżeli chodzi o facetów. I to jest smutne rzeczy, no ale tak po prostu może musi być. Może po prostu taka jest naturalna kolej rzeczy, że jeżeli wykształciliśmy sobie taką cywilizację, w której mamy już wszystko, to lepiej jest konsumować niż stworzyć coś nowego. Miałem taką dyskusję z kilkoma ludźmi dzisiaj, bo ja na przykład wolę kupić, sprawiłem sobie kompa w tym miesiącu i wolę sobie kupić wszystko, pojedyncze części, składać je od początku, potem system wolę budować od zera, czyli jakieś tam Gentoo Linux, a nie Ubuntu. A drudzy moi komplet, którzy też w sumie robią rzeczy ciekawe, mówili, że oni są tacy bardziej out of the box właśnie. Oni w ogóle kupić cały komputer, postawić go na biurku, a potem zainstalować coś na szybko. I ja nie wiem, z czego to wynika. Ja na przykład lubię wiedzieć dokładnie, znać każdy kabelek w moim motocyklu czy w moim komputerze, a są ludzie, którzy tego się brzydzą i powiem, nie mam pojęcia, z czego to wynika. Ja też wolę mieć narzędzie takie, które wyciągnę i zacznę go używać, zamiast marnować czas na jego składanie. Dobra, to jest kwestia indywidualna, ale ogólna tendencja jest taka, że w ludziach brakuje tej ciekawości reagowania na świat, który widzą dookoła siebie w jakikolwiek kreatywny sposób, już nieważne jaki, ale w ogóle reagowania. No okej, dobra, dzięki ci wielkie, Jacku. No dzięki. Jeszcze na koniec powiem, że trochę zamieniamy się chyba w takich tych kilku starców, co byli w mapetach, co tylko narzekają. Też mi się trochę tak skojarzyło. Ale... Ja się nie poczuwam, Tetrycy, tak jak to się to nazywało? Dwóch starych tetryków. Zgryźliwych. Mam 20 lat i już za sobą pierwszą wpłatę na radio. Kontestacja. No okej, okay, ja czekaj, Hugo, tak sobie przypomniałem, jak ty miałeś tam chyba 17 lat czy coś, a ja tam nie dużo więcej, i byśmy jakieś spotkanie, to już wtedy nam mówili, że my jesteśmy takich dwóch starych tetryków. Tak było? No, na tych grupkach różnych takich. Tak było. Tak. Nie wiem, co, że się nie mam takiej pamięci. Było, było. Nie, oszczędza mi to zdrowia psychicznego troszkę. No, okej, okay. No dobra, czy tak jest, czy nie, to odpowiadajcie w komentarzach, tylko tak w miarę, wiecie, tak, może nie obiektywnie, ale jak macie jakąś próbkę. Okej, okay, bo Marcin, już tak powiem, no, dużo spotyka młodych ludzi i wtedy spotykał i teraz spotyka, a ja jakoś tak dużo mniej, także się nie wypowiadam, bo trudno mi jest powiedzieć, czy tak jest rzeczywiście, czy tak nie jest. Szczególnie, że tutaj obracamy się w takiej grupie troszkę ludzi bardziej przedsiębiorczo, bardziej myślących. Starych znaczy. Nie tylko. No, na pewno starszych niż tam przeciętna internautów, ale wcale niekoniecznie. No, socjopatów z obsesjami. Być może, no wiesz, jak spotykam, wiesz, człowieka, który, znaczy dwoje ludzi, którzy są wciąż w liceum, tam mają naście lat i prowadzą jedne z największych firm hostingowych w Polsce, to z czego to wynika, no? Że coś z nimi nie tak. Że coś z nimi nie tak, tak? Czyli po prostu, że wyłamują się spod... Ale poważnie, coś z nimi nie tak. Ja rozumiem, tak, przedsiębiorczość i kreatywność, my zawsze tutaj popieramy, ale
takie totalne oddanie się jakiejś wizji, żeby zarabiać pieniądze, to mi się wydaje. W czasach, kiedy należałoby poderwać ze trzy panienki, podróżować, zobaczyć kawałek świata, czy coś, to coś tu widzę niezdrowego do końca. Nie? A tak ktoś woli sobie stworzyć Facebooka, nie? I mieć... No to nie jest zdrowy człowiek, naprawdę. To jest człowiek z obsesją. Znaczy, ja podziwiam i w ogóle, ale ja tylko mówię, że niezdrowy. No, ja takich lubię. Nie wiem, czy się da się lubić gościa. Nie muszę go z nim się spotykać, ale go lubię. Ja doceniam. Ale dzisiejsza audycja dotyczyła bardziej nie tych takich nadawców, takich twórców, tylko bardziej odbiorców, do których będziemy swoje tam jakieś rzeczy, przekazy, produkty, cokolwiek, tak? Mówić, ukierunkowywać. No i czy tak jest rzeczywiście, że to są tacy konsumenci, tacy ludzie bez inicjatywy? No nie wiem, no jakoś to wpływa na pewno na to, co jakby w jaki sposób do nich należy mówić. Hugo, no przecież weź trochę skojarz faktów, które widzisz. Bezrobocie potworne, ludzie cały czas tylko szukają tego etatu. O młodych mówię już zupełnie. No, mało przedsiębiorczości, wszystko co się zaczyna robić nowego to na dotacjach jedzie, a nie jakieś ważne, odważne pomysły. Innowacyjność żadna w Polsce jest. Szara strefa 1/3. No bo se radzą, no, ale widzisz. ci nowi, młodzi, co robią? Nic. No nie wiem, co robią. No spółki Wielkiej Brytanii otwierają. To nie wchodzi w ogóle w polskie statystyki wtedy. Jakieś tam, nie wiem, oni żyją częściowo w Szarach. Ale Hugo, wiesz, wyjątki zawsze będą, ale ja mówię tej całej wyjątki. Masie. Te wyjątki do nas piszą kilka razy w tygodniu. No te wyjątki do nas właśnie piszą. Ciekawe, że jak się pisze firma w Anglii, to wychodzi Martin Lechowicz. No ja nie wiem, czemu tyle ludzi do mnie pisze. Kontestacje. Nie wiem, co powiedzieć teraz. Jacek Kaczmarski napisał piosenkę jakąś, ale jaką? Lament Zomowca. Tak, Lament Zomowca. Na pewno na koniec ją jeszcze tutaj się pojawi, skoro już wysłuchaliście reklamy. No nie, nawet 3 godziny audycji prawie. No Martin, ty miałeś dzisiaj zakontraktowaną godzinę tylko. Tak, zawsze tak. Aha, to ja tylko na koniec zareklamuję i idę. No. Bo za chwilę zacznę gadać całkiem głupoty. Już mózg mi trochę siada. No. Przechodzi w tryb inny, wiesz, taki masa krytyczna i tak dalej. Tak, ja chciałem zareklamować raport Martina w czwartek, który będzie z gościem. O, i znowu? Będą, tak. Dwie audycje z gościem pod rząd. Pierwszym gościem za tydzień będzie Jakub Dębski. Bym się jingle zgubił gdzieś. Młody przedsiębiorca, który... Kto to jest? Nie można powiedzieć. To jest ten, co robi te głupoty w internecie. Jakie psy, głupoty? Komiks w dużej ilości naraz psów i te takie odcinki na YouTube. Ten. Że jest... Nie, jak się to nazywa ta jego seria? On tam różne rzeczy robi. Nie łam się, czy co. Kurde, zapomniałem. No nieważne. Świetna prezentacja, Martin. Cóż za profesjonalne zaprezentowanie gościa. Ale go będę wypytywał o jakieś rzeczy związane z przerabianiem tego na pieniądze i stylem życia, że da się tak w ogóle żyć, czy to jest fajne. No. Ale jak przyjdzie w czwartek, tak. To w końcu zapytamy się, co on tam robi. Tak. Znaczy, właśnie, się go zapytam, co on robi. On ma dużo rzeczy właśnie na raz robi, ale to jest fajne, bo chcę pokazać wam kawałek gościa, który robi całkiem co innego niż ktokolwiek inny. Nikt nie może powiedzieć w Polsce, że robi to samo co Dębski. Albo Lechowicz też. Mhm. Albo Hugo. Chyba też. Jest na tyle dziwny, że nie może. No więc takich ludzi pokazuję, bo to jest fajna inspiracja dla innych. Po pierwsze, po drugie jest śmiesznie, bo ten on jest taki wariat. I można zadać pytań na żywo przy okazji. Różne rzeczy. Może fani będą. Mnie zainspirowało kiedyś, zanim przedstawisz drugiego gościa. Pamiętam wiele lat temu, kiedy razem też pojechaliśmy na taki tam nocleg chyba gdzieś tam się z kimś tam ten napić i pograć w gry. Człowieka, który się zajmował, który miał tam też niedużo lat i którego czynnością zarobkową było to, że jeździł do Niemiec, kupował sobie na wyprzedażach dużo płyt, wtedy CD, i sprzedawał tutaj na Allegro. No i to było dla mnie inspirujące, że można robić coś innego i inaczej. No właśnie, to jest fajne, no po to jesteśmy tutaj, pokażemy wam takie rzeczy. A drugi gość? A drugi gość będzie Greg McKelvey, mój przyjaciel wieloletni, którego się
zerżnąłem, a jego angielski, nauczyłem się angielskiego. Jest teraz w Stanach i będzie akurat przed Bożym Narodzeniem i go pogadamy sobie o Christmas. I audycja będzie in English again, druga audycja in English w raporcie Martina, to znowu taka eksperymentalna trochę, ale będzie fajnie, bo też gość jest fajny, lubi gadać, dużo gada, fajnie gada i ma coś do powiedzenia fajnego. Więc jak jesteście zainteresowani Bożym Narodzeniem w innych krajach albo newsami ze Stanów Zjednoczonych, no to zadzwońcie, można zawsze na żywo pogadać, posłuchać i poćwiczyć angielski, przyda się. No to muszę tutaj powiedzieć, czy mnie zaskoczyłeś, bo rzeczywiście Greg McKelvey to jest osoba, która miała bardzo duży wpływ na obu założycieli kontestacji, więc można powiedzieć, że jest taki prawie ojciec chrzestny tego radia. A przynajmniej no, wielu, no tak, rzeczy. Wielu rzeczy na jakby nasze podejście do życia i takie podejście do samego siebie i do wielu, wielu, wielu innych spraw. No ja muszę powiedzieć, że on, od nikogo się nie nauczyłem, jak być liderem tyle, co od Grega McKelvey. I on będzie tak, w czwartek. Będzie w czwartek, tak jest. O. Następny. A 20. Najpierw Dem. Dem. Czyli taka dłuższa będzie audycja, rozumiem? Nie, godzinę. A, tak po pół godziny. Tak na, jak dzisiaj. Na główkę. Tak dzisiaj. Dobrze. To trzeba Sławka Muturiego wykopać wtedy, żeby nie było. Nie, no godzinę, no. Ja chcę, żeby wszyscy ludzie byli równi. Wyklęty, powstań ludu, dzień. I to była kontestacja, wydanie główne. No, no to na własne ryzyko polecacie innym ten odcinek. Ale jakbyście się na to zdecydowali, to na stronie www.kontestacja.com tam są takie prostokąciki i każdy prostokącik to jest jakaś tam inna audycja. Jeżeli wam się również macie niedosyt tej audycji, to wejdźcie sobie tam i posłuchajcie innych, na przykład Agent Tomasza, albo Konserwy, albo Firmy na Emigracji, albo tam innych, inne, albo właśnie audycji o piwie. O, to jest ostatnio bardzo mało osób jej słucha, a warto. To no. Tyle. Martin, jakoś... Ale i tak Dem jest najlepszy. Zresztą będzie, o wideo będzie, z wideo będzie jakoś tak. Pokażę gębę. Tak, jakieś takie na odchodne powiem coś. Super będzie w ogóle, genialne. Sponsorujcie na odchodne. To był Marcin Hugo-Kosiński. I Martin Lechowicz. Dobranoc. Bye. 7 lat pracuję ciężko na kawałek chleba. Jeżdżę po zawszonym kraju od miasta do miasta. Czy mnie kto zapytał kiedy, czego mi potrzeba? Albo czy nie marzę o czymś, kiedy w tarczę trzaskam? Stoję przed zamkniętą bramą, wdycham pył węglowy. Każą ruszyć do ataku, może mi się dostać. Od nadużywania gazów mam stały ból głowy. Czy pomyśli kto, by czasem o mnie się zatroskać? Syna mi w przedszkolu wszystkie dzieci szykanują. I od żon górników lepiej mi się trzymać z dala. Bo w tym kraju ten bohater, komu mordę skują, a mnie tylko Kiszczak może raz na rok wychwala. Nie daj Boże, coś się zmieni, partia się dogada z tymi, którym raz już dobrze przyłożyłem w zimie. Oni będą za patriotów, a mnie wstyd i biada, bo okaże się, że znowu ja wszystkiemu winien. Raz już wszystkich mieli w ręku, to ich wypuścili. Nie rozumiem, chyba w ramach walki z bezrobociem. No bo jakby ich trzymali, co byśmy robili? Nieszczęśliwy jest zomowiec, sam jak kołek w płocie. Dość za dużo już tych myśli, niechby był już rozkaz. Jak pozwolą bić tych leni, duszę z nich wytrzęsę. Tylko czemu na prowincji? Oto moja troska. Gdybym w Gdańsku był, przynajmniej widziałbym Wałęsę. Tylko czemu na prowincji, oto moja troska. Gdybym w Gdańsku był, przynajmniej widziałbym Wałęsę. Albert, wychodzimy!